Proszę. Byś nie odleciał przypadkiem. Stumble home and fall asleep, dreaming in a mountain peak.
our cradle, the mountain shall become our tomb. Face us on the battlefield, you will meet your doom. We do not fear what lies beneath, we can never dig too deep. I am a warman, I'm digging a hole. Diggy, diggy hole, diggy, diggy hole. I am a warman, I'm digging a hole. Diggy, diggy hole, digging a hole. I am a warman, I'm digging a hole. Diggy, diggy hole, diggy, diggy hole. I am a warman, I'm digging a hole. Diggy, diggy hole. From a teeth of stone, raised in the dark, the safety of a mountain home. Skin made of iron, steel in our bones. To dig and dig makes us free. Come on, brother, sing with me. I am a warman, I'm digging a hole. Diggy, diggy hole, diggy, diggy hole. Halo, halo, dzień dobry, Eluwa. Hops, zmianę sceny robimy elegancko i dzień dobry, witam serdecznie, elo, elo.
Zobacz, jakie już mam włosy, ja już mam żółte włosy, nie? Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie w niedzielę na strumyku niedzielnym, specjalnym, bo dzisiaj będzie Q&A, można powiedzieć, bo będę odpowiadać na wasze pytania. Także witam wszystkich serdecznie, Paweł Kozak, Koi na Białym Rycerzu, Ksawodza, witam serdecznie, Endurice, Mas Jedi, dzień dobry, Hubert Goluch, Sarkaz, witam serdecznie, Podlasiak, Nightbot, Kicaj, Wiktor, GG, witam serdecznie, Piotr Stokłosiński, Souls Cross, dzień dobry, witam serdecznie, Kamil Dziwisz, witaj, Oliwier Głowacki, witam serdecznie, Adrian Pabiś, hej hej, Tumax, dzień dobry, witam serdecznie, Drytek, Kremis, witam serdecznie, Paweł Wszołek, Aleksander II, Nikołajewicz, Romanow, dzień dobry, witam serdecznie, Robaczywy, Naderwany Nowy, hej hej, Insa Play Gaming, witaj serdecznie, Zacna Kasiopeja, Kondzio, witam serdecznie, Galactic Dog, Tobiasz Kurzawa, Zoltrix Eldo, witam serdecznie, Marcel Gacha, witam serdecznie, Cyprian Nowak, dzień dobry, Diego Masaka, witaj serdecznie, Endurize, Naderwany, Ansis, Luneta, witam serdecznie, Cyprian Nowak, Reggie, Paweł Jankę, witaj serdecznie, Uchiś, Kamyczek, Mzdenik, witam serdecznie, Edek, Endurize, witam serdecznie, Zenek Kowalski, Norbit, Ansis, Łukasz Siwarski, witam serdecznie, Niebanalny, Cyprian Nowak, Miski, witam serdecznie. Dobra, teraz tak, scrollujemy se. Czy ty właśnie przywitałeś Nightbota, no? Każdego trzeba witać, co? Dobra, ja skończyłem tutaj. Robaczywy, witam serdecznie, Michał Eś, Wilczek, Wektor, witam serdecznie, Rafał B, Cichy Zabójca, Kondzio, Wax, dzień dobry, witam serdecznie, Craftfish, KK72, Forever the Best, Arkadiusz, witam serdecznie, Scar TV, Robert Zdrzałek, Daro L, Aleas, witam serdecznie, Galonymus, Abernikus, witam serdecznie, Filodeusz, Michał Banach, Living Anercha, Sojna Meduzak, witam serdecznie, Maciek Gajewski, witam serdecznie, Jabba Jabba, dzień dobry, Małpka Kurok, witam serdecznie, Kamil K, Arkadiusz, Krystian M, Johnny Bravo, Olimbatory, Hubi, witam serdecznie, Dejarzem Bina, Gower, Patryk Wiński, Tomasz Wilson, Anno User, Jakub Kaftan, Jabba Dabba Dabba What, witam serdecznie, miło, że wbiliście, bo dzisiaj jest to tak specjalny live'ik, bo będę odpowiadać na wasze pytania. Mam przygotowanych około 70 kilka pytań, 75 bodajże, także zbierałem je sobie na YouTubie, na społeczność, na karcie społeczność na YouTubie oraz na grupce na Facebooku, nie? Cześć Szymon, siemanko, Sensei, witam serdecznie, Kiok, Rafał B, witam serdecznie, Nightbot, witam serdecznie na moim kanale. Także co, zaraz sobie przejdziemy. Pytań zadaliście dość dużo i wbrew pozorom myślałem, że będzie mniej i będą strasznie głupie, ale kurczę, naprawdę były fajne, merytoryczne pytania. Także mniej więcej postaram się na nie odpowiedzieć dzisiaj, nie? Jeszcze poczekamy minutkę, niech się wszyscy zbiorą, co chcą wiedzieć i zaczniemy, nie? Ja chcę pytanie, jakie? Czemu... Albo dobra, nie? Cześć Plewinio, siemanko, witam serdecznie. Jakub Pojnar, witam serdecznie. Teraz lekcja nauki, no. Każdy wyciąga zeszyt, długopis i uczymy się, nie? Jak grać Ferowski. Także patrzcie, ja wam mogę tutaj na szybkości przeskrolować. Tutaj czekajcie może, albo dobra, niech tak zostanie. Na dole tutaj, jak widzicie, pojawiają się pytania. Ja tutaj mogę sobie przełączać i będę mniej więcej tutaj na nie odpowiadać, nie? Cześć Minimal, siemanko, witaj. Krzysiu, witam serdecznie. Kamil Sławicki, witam, witaj. No, także tutaj, o, czemu Kierezma gra? Czasami wziąłem takie głupie, ale naprawdę są czasami fajne pytanka, nie? Także to sobie na razie zgasimy i zaraz sobie zaczniemy. Cześć Otesu, siemanko, witaj serdecznie. Co tam na obiadek było? Kluski, rolada i sałatka. Śląski obiad. Metodę chyba się nie da, Krzysiu, wiesz? Chyba można tylko kartą, z tego co kojarzę. Zwiększyć te pytania trochę? Dobra, mogę trochę zwiększyć, no. Nie ma problemu. Dobra, myślę, że takie będzie mniej więcej okej, nie? Dobra, także co, możemy sobie, myślę, zaczynać. Hota jest odpalona i będę mniej więcej na każde pytanie starał się jak dokładnie odpowiedzieć, bo w czasie streama wiadomo, jak to jest. Jest timer, jest gierka, jest kilka innych pytań, no to po prostu odpowiadam na te pytanie bardzo szybko i tak pobieżnie, nie? Cześć Karim, siemanko, Arak Toronto, witam serdecznie, Sobio, hej hej, witam. Żeby nie mieszać tego z gierką, w sensie, wiesz co, ja chciałem zrobić taką gierkę. Magnificus, dziękuję za subika bardzo. Ja chciałem zrobić taką gierkę, że po prostu zacznę ją od nowa, ale będę wszystko odpowiadać dokładnie, co robię krok po kroku, nie? Ostatni turniej Mistrzostwa Polski, nie? To Tyranuxus wygrał. Cześć Tomek, siemanko, Robert, witam serdecznie. Dobra, to myślę, że możemy zaczynać, nie? Myślę, że muzyczka spoko. Dobra, także sobie zaczniemy. Pierwsze pytanko zadał The Mats. Możesz usunąć dwa zamki Syros 3, jakie usuwasz, pozdrawiam.
No i to jest takie pytanie, kurczę, do dyspozycji mamy, oczywiście zwykłego jebusika sobie odpalimy. Ja już utrenowałem Mirror Jebusa, bo organizuję turniej Mirror Jebusa. Także jeśli ktoś jest zainteresowany, niech wpisze sobie wykrzyknik turniej. No mamy do dyspozycji 10 zamków, nie? I to jest, kurczę, takie pytanie, że szczerze nie usuwałbym żadnego zamku, bo ta gierka jest właśnie ciekawa z tego powodu, że jest tyle zamków, nie? W inne Herosy dużo nie grałem, ale z tego co wiem, jest tam dużo, dużo mniej zamków, nie? Tutaj z dodatkiem Horn of the Abyss mamy 10 zamków. No i kurczę, raczej bym nie usunął żadnego, nie? Jeśli już musiałbym usunąć, no to chyba usunąłbym Tower. No ale to, no, Tower jest słaby na jebusiku tylko, nie? A tylko odpowiada, jak cię pytają. Także nie no, chyba Tower bym usunął. Nie no, żadnego chyba, każdy jest fajny, nie? Oczywiście, że Tower. Dobra odpowiedź. Nie no, kurde, to jest takie pytanie dziwne, no bo... Dlatego ta gra jest ciekawa, bo jest tyle zamków, nie? Są różne frakcje, są różne jednostki, różni bohaterowie, różne ulepszenia, różne budynki specjalne w każdym zamku. Więc to jest, kurczę, takie, wiecie... Tower dużo, znaczy no Tower na innych template'ach, na H3DM1 na przykład, jest zajebisty, nie? Ze względu na tego, ze względu na gildię. Pierwsze pytanie, co streamer lubi. No, także tutaj bym nie usunął, bo dlatego ta gierka jest ciekawa, nie? Dobra, kolejne pytanko. Jaki był twój najszybszy break? Mój break najszybszy, kolego, był w czwartym dniu, w 1.1.4, to był jebusik. Ja pamiętam, wtedy grałem z Derekiem. Derek jest na czacie. Kurczę, chyba właśnie usunęli zapis, bo tam przez jakąś muzykę. Aha, kurczę, subów nie widać, o. Gover, dziękuję za subika bardzo. Także czekajcie, sobie tutaj to trochę niżej dam. W czwartym dniu był mój najszybszy break, gdzie mogę zadawać pytania na społeczności na YouTubie albo na grupie na Facebooku, wiesz? Ale jeszcze po tych pytaniach będę odpowiadać na te pytanka ze streama. Także w czwartym dniu to był break i co się wtedy wydarzyło? Grałem sobie Bastionem. Krę mi się oczywiście wtedy zlała, jak zwykle. Ale grałem Bastionem. W trzecim dniu otworzyłem puszkę, z której dostałem chyba 20 ulepszonych elfów. Jakoś tak, także 20 ulepszonych elfów. Potem jeszcze dostałem Owaciusa w tawernie, który zgarnął 10 tysięcy expa z puszki, nie? I Owacius miał mas slowa i miał klona. I ja wychodziłem sobie z 150 elfami, nie? Także ja wtedy z Derekiem grałem i w 1-2-1 wbiłem na niego biom, nie? Także no, to był mój najwcześniejszy break, 1-1-4. Tylko nie pamiętam, na ile ruchu, to chyba było na 1000 ruchu jakoś, nie? Także break był w czwartym dniu na 1000 ruchu, to był mój rekord, nie? Cześć gości, siemanko, witaj. Dobra, ciśniemy kolejne pytanko. Hops. Kurczę, czekajcie, muszę sobie tutaj powiększyć na sekundkę. Na którym miejscu układać jedynki, a na którym power stack w zwykłej walce? Walcząc z nekro widzę, że czasem power stack szkieleta dajesz na 1C, a czasami na ostatnim. Jakie jest lepsze ustawienie dla początkującego i jakie ty wolisz? Także tak, ustawienie wojska dużo zależy od przeciwnika, z jakim będziemy walczyć, nie? Cześć, Kalen, siemanko, Edek, witam serdecznie. Także ja już tutaj pokazuję. O, na przykład takie gryfy myślę, że mogą być dobrym przykładem, nie? Także czekajcie, ja tu na szybkości sobie zrobię turkę i pokażę wam, o co mi chodzi, gdy ja ustałem po prostu wojsko, nie? Dobra, w sumie tutaj nic nie gram, tylko chcę tych szkieletów trochę więcej mieć. Budujemy sobie szkieletornie, tu wszystko kupujemy. I tak, załóżmy, że tutaj wszystko sobie przemieliłem. I tak, często ustawiam szkieleta na ostatnim zlocie, nie? Przykładowo gryf to jest jednostka, która ma 6 speeda. Mój szkielet ma bazowo 4 speeda. Dzięki specjalności Galtrana szkielet ma 5 speeda. I jeszcze mamy teren, który jest terenem natywnym nekropolii, nie? I dzięki temu szkielety również mają dodatkowy speed. Czyli łącznie one mają aż 6 punktów szybkości, nie? Także jeśli ja wejdę w takie gryfy, to, że szkielet jest na ostatnim stacku, pozwala mi zrobić tak, że po waitach pierwsze ruszają się jedynki, nie? I na przykład jakby gryf podleciał tutaj gdzieś, to ja mogę, załóżmy, tutaj akurat nie, ale jedynką mogę zbić kontratak i wtedy wjechać power stackiem, nie? Także ostatni slot pozwala na to, że po waitach jedynki ruszają się pierwsze, nie? Przed power stackiem. Także to jest akurat bardzo fajna sprawa, nie? A jeśli znowu mamy jeśli znowu mamy wolniejsze jednostki do walczenia, to często power stack ustawiam na pierwszym slocie, nie? Cześć Kubalano, siemanko, witaj serdecznie. Także tak to wygląda, że po prostu po waitach, jeśli power stack jest na końcu, to jedynki ruszają się pierwsze. A jeśli jest na początku, no to najpierw się rusza po waitach, rusza się power stack, a potem jedynki dopiero, nie? Zapis tak, zapis powinien być, kolego, wiesz? Cześć Vergiluso, siemanko, witaj. Siemka, siemka. Także to jest po prostu w celu optymalizacji walki. Tu nie zagrałem tej walki oczywiście perfekcyjnie, ale po prostu mówię, że
jak wszyscy dają szkielety weighty, najpierw się ruszają jedynkę, a na samym końcu power stack, nie? A jeśli znowu ustawię tak, to po weightach pierwszy się rusza power stack, a dopiero potem jedynki, więc nie da się ściągnąć kontrataku, nie? Slocie stawiać, no właśnie to jest coś właśnie, albo załóżmy, jeśli mamy walkę z, nie wiem, załóżmy, powiedzmy, nie wiem, zrespiłoby mi się tutaj 50 kamiennych golemów w jednym staku, nie? No to one, albo nawet ulepszone, no to jakbym ustawił tak, no to szkieletami rzucam weighty i najpierw się rusza mój power stack, nie? I on od razu wjeżdża w golema i ten golem młoda. Jeśli ustawię tak, to po weightach jedynka się rusza przed power stackiem, ona ściąga kontratak i dopiero wtedy na czysto wjeżdża power stack, nie? Cześć Mariusz, siemanko, zasa, witam serdecznie. Także to jest po prostu w celu optymalizacji walki. Często jeśli mamy jakieś stwory, które czasami mogą być nawet wolne, ale które mają dużo HP, no to lepiej ustawić na końcowym slocie po prostu, nie? Dobra, kolejne pytanko. Także ja sobie tutaj wejdę do menu może. Kolejne pytanko jest od kogo? Kolejne pytanko jest od Filu Lech. Pytanie odnośnie licytacji, a raczej ile według ciebie można dać max za lepszy zamek w tradzie? Porównaj wszystkie możliwe wylosowania i powiedz, ile byś dał max za ten lepszy zamek. To jest bardzo ciekawe pytanie. Cześć Jasi, siemanko. To jest bardzo ciekawe pytanie, ponieważ chciałem o tym nagrać poradnik, nie? Każda para zamków, każda możliwość wylosowania pary, ile można maksymalnie na template Obus Cross dać za dany zamek, nie? Cześć, Rusty, witaj, siema, siema. Także tak, czekajcie, może sobie wejdę w multiplayer, bo tutaj jest fajny podgląd na to. Także tak, tutaj mamy podgląd tych wszystkich zameczków. No i tak, zacznijmy może od Castla, nie? Zacznijmy sobie od Castla. Rampart versus Castle. No i tak, tutaj według mnie lepszym zamkiem jest trochę Rampart. I bierzesz Tower, kappa. Według mnie dużo lepszym zamkiem jest tutaj Rampart, z tego powodu, że po pierwsze ma Hirka, który ma specjalność w logistyce. Bo dobra nuta, ona twoja ulubiona. Po pierwsze Rampart jest z tego względu lepszy, ponieważ ma Hirka ze specjalnością w logistyce. To jest zajebista specjalność, która pozwala na to, że już na piątym tak naprawdę poziomie, gdy mamy ekspercką logistykę, mamy no bardzo dużo punktów ruchu, nie? Tak naprawdę jeśli siądą buty speeda i ziemię na kyrę, no to jest kurczę OP Hirek, nie? Który ma 3 razy więcej movement speeda niż przeciętny bohater, robi 3 razy więcej rzeczy na biomie oraz 3 razy więcej rzeczy na pustyni, nie? Także pierwsza sprawa jest lepszy Rampart od Castla ze względu na Hirka ze specjalnością. A druga sprawa jest taka, że no po prostu elfy są silniejsze od łuczników, nie? Ile dałbym tutaj za Rampart? Wydaje mi się, aha, jeszcze chciałem nadmienić, że dużo zależy od tego, jakim zamkiem lubi grać przeciwnik, nie? Na przykład ja często jestem u Gluhamera i wiem, że Gluhamer bardzo, bardzo lubi grać Castlem, nie? Także jeśli będzie ten trade, no to aż tak mocno za Rampart bym się nie licytował, nie? Bo wiem, że on po prostu bardzo lubi grać Castlem. Ale wydaje mi się, że w tej kompozycji Castle versus Rampart jestem w stanie tak dać do 4000, nie? 3500-4000 myślę, że za Rampart mogę dać i potem licytacja o kolor, nie? Dobra, dalej. Castle versus Tower. Castle versus Tower i tu... Patrz, ile razy Tower się zrolował. I tu już jest problem, ponieważ Castle jest zamkiem ok, a Tower to jest zamek najgorszy możliwy w ogóle na jebusie, nie? Cześć typowy hater, siemanko, witaj. Siema, siema. Na MT Wrzosem nigdy nie zagrałem. Jakoś jeszcze nie... Tego. Nie znam tego templa za bardzo, wiesz? I dlaczego jesteś głupi? Oż ty. Także tak, Castle versus Tower. Tower to jest najgorszy zamek na jebusiku i to jest fakt. Ile tutaj jestem w stanie dać za Castle? Wydaje mi się, że nawet do 6500, nie? Minus Castle jest taki, że on jest bardzo drogim zamkiem, gdzie trzeba zbudować Poga, czyli siedlisko anioła w pierwszym tygodniu. Ale wydaje mi się, że no... Płaci się za to, żeby po prostu nie grać Towerem, nie? Także wydaje mi się, że w kompozycji Castle versus Tower... Castle versus Tower dać po prostu... 6500 za zamek, nie? Bo to jest bardzo dobry zamek, a Tower to jest syf. Kolejne to jest oczywiście Castle versus Inferno. Inferno jest zamkiem spoko, tylko że po prostu musi mieć ziemię, nie? Te dwa zamki to są na tyle ciekawe, że bez magii ziemi one są bardzo, bardzo słabe, nie? Wydaje mi się. 10 kas buta. Nie no, wydaje mi się, że te dwa zamki, te trzy zamki, o. Castle, Rampart oraz Inferno to są zamki, które potrzebują mieć magię ziemi obowiązkowo, nie? Jakiś Stronghold czy Necro poradzi sobie bez ziemi, no ale te dwa zamki bez magii ziemi wbitej i ma slowa, no to po prostu leżą i kwiczą, nie? Trade zależy u podobne, właśnie powiedziałem, nie? Że na przykład jeśli przeciwnik lubi jakiś zamek, to czasami warto mu dość tanio go sprzedać, nie? Ale wydaje mi się, że w kompozycji Castle versus Inferno
tak do 5000 jakoś, nie? W tych okolicach. Wydaje mi się, i oczywiście za Castle. Wydaje mi się, że Castle jest lepszym zamkiem od Inferno i tak wydaje mi się, że do 5000 jestem w stanie wylicytować, nie? Dalej, Castle versus Necropolia. I tu już jest ciekawe, bo Necropolia to jest w ogóle najlepszy zamek w Hocie obecnie, na template'cie Ebus Cross. No a Castle jest okej, nie? Także Necro versus Castle wydaje mi się tak do 5000, ale oczywiście za Necropolię, nie? Inferno robisz eksperymentale za free? No niekoniecznie właśnie, niekoniecznie, bo nie zawsze dostaniesz siedlisko diabła za free, nie? Tower jest jednym z twoich ulubionych zamków. Znaczy no, może być ulubiony, ale no na jebusie jest po prostu słaby, nie? I to już nawet nie jest opinia, tylko to jest po prostu fakt. Także Necro to jest jeden z najlepszych zamków na jebusiku. No i tutaj wydaje mi się, że jestem w stanie dać 5000 za Necropolię właśnie, nie? Ponieważ Necropolia jest dużo stabilniejsza, nie potrzebujesz aż tak bardzo ziemi. Halo, halo, Krypfo, dziękuję za lucika bardzo. Także wydaje mi się, że tutaj w tej kompozycji 5000 za Necropolię, nie? Jebus, tak, po Q&A będzie jebusik, nie? Dalej, Castle versus Dungeon. Castle versus Dungeon i to są według mnie zamki, które są bardzo, bardzo, bardzo równiutkie. Na jebusie mają bardzo podobny potencjał z tego, że Dungeon jest trochę bardziej pewny, nie? W sensie, jeśli Castle'owi nie siądzie mapa, no to jest bardzo słaby, a jeśli Dungowi nie siądzie mapa, no to jeszcze jest coś tam do ugrania, nie? Ziemla, no, jak Kubik mówi. Cześć Adrian, siemanko, witaj, Venefis, witaj, witaj. Także wydaje mi się, że Castle versus Dungeon tak do 2500-3000 za Dungeon, nie? Wydaje mi się, że jest to pewniejszy zamek, bo Castle potrzebuje ziemi, nie? A Dungeon bez ziemi na przykład trzaska końce jedynkę, trzaska duel smoka, trzaska hiwki na przykład, nie? Także tak 2500-3000 za Dungeon mniej więcej. Castle full dunk. No dunk jest lepszy, no fakt. Także 2500-3000 za dunga jestem w stanie tutaj dać, nie? Przekonał się w końcu. Dobra, dalej. Zamek versus twierdza. Zamek versus twierdza. Wydaje mi się, że w tej kompozycji dużo lepszy jest zamek. Ze względu na to, że twierdza na przykład ma minus kary ruchu oraz ma bardzo, bardzo miękkie jednostki. Cześć Epiwara, siemanko, witaj. 5k za zamek i wybrał zamek, o kurde. Ale dlaczego? Ja żeby na to odpowiem w kolejnych pytaniach, wiesz? Teraz tylko mówię, ile jestem w stanie dać za dany zamek, potem odpowiem dokładnie, wiesz? Czy będzie grane potem? Wiesz co, Jan, po Q&A zrobimy sobie gierkę, gdzie wszystko będę tłumaczyć, wiesz? Cześć chłopik, siemanko, witaj. Kondzio, trzymaj się, na razie. Także tutaj jestem w stanie dać tak do... No też, chyba do 5000 za Castle, wydaje mi się, nie? Jest po prostu... ma trawę, ma dużo lepszy teren. Czyli tutaj 5000 za zamek jestem w stanie dać. Dalej, Castle versus Fortress. Tutaj wydaje mi się, że znowu lepszym zamkiem jest Castle. Wydaje mi się, że dużo lepszym zamkiem jest Castle. No i tutaj jestem w stanie dać tak 3-4 tysiące więcej za zamek, nie? Czemu nie mojego pytania? Znaczy, to jest jedno pytanie teraz, wiesz? Może jeszcze tam kilka, 75 pytań jeszcze tam jest. Cześć Janke, siemanko, witaj. Siema, siema. Także tutaj jestem w stanie tak 3-4 tysiące za zamek, nie? Wydaje mi się. Fortress też jest na tyle spoko, że bardzo łatwo trzaska drzewka. Jeśli ma 3-4 drzewka na start, no to jest nie do zatrzymania. No ale wydaje mi się, Castle jest taki po prostu przyjemniejszy, nie? Castle. Fortress lepszy, bo hiwki są easy, no ale jeśli nie siądą ci hiwki, no to jesteś w dupie, nie? Bo ani nie robisz za bardzo piketów, ani niczego, nie? Także tutaj tak 3-4 tysiące za zamek jestem dać w stanie. Dalej, Conflux versus Castle. Conflux versus Castle. I to jest pogląd, znaczy to jest para zamków, której podgląd mi się zmienił w ogóle absurdalnie. Bo jeszcze rok temu wydawało mi się, że byłbym w stanie dać 8000 za zamek, ale zrozumiałem, jak silnym zamkiem jest Conflux i na przykład Luna albo Grindan, nie? Nie ma mojego pytania, zaczyna się. Także w tej kompozycji, tak jak za Necropolię byłem w stanie dać 7000, no to myślę, że za Conflux również 6500-7000 jestem w stanie dać na spokojnie, nie? Według mnie Luna to jest, kurczę, zajebisty Hirex, który robi niemożliwe rzeczy tak naprawdę na Firewallu. Także wydaje mi się 6500-7000 za Conflux, nie? Dalej, Castle versus Cove. Castle versus Cove i tutaj wydaje mi się, że Castle również jest lepszym zamkiem, ale Cove jest w miarę okej, nie? Tutaj tak wydaje mi się 4000-5000 mniej więcej za zamek jestem w stanie dać, nie? Cześć MQUAM, siemanko, witaj. Czemu Grindan taki super? Ponieważ zaczyna z magiem ziemi oraz Maslowa na start, wiesz? Także tak naprawdę w trzecim levelu już może mieć Maslowa. Cześć Marcin, siemanko, witaj, siema, siema. Akurat moje pytanie. Także tutaj elegancko, nie? Dalej, Bastion versus Castle omówiłem.
Bastion versus Tower. I tu oczywiście dużo lepszym zamkiem jest Bastion. I za niego w tej kompozycji jestem w stanie dać również około 6500-7000. Wiadomo, Tower to jest syf. Także w tej kompozycji 7-7500 za Rampart, nie? Dalej, Rampart versus Inferno. W tej kompozycji lepszy jest według mnie Rampart. I tutaj jestem w stanie dać za niego 4-5000 mniej więcej, nie? Weź nie puszczaj, czemu? Trzaskasz wszystko bez strat, tylko nie zawsze trafić się owaczył z tawernie, nie? Także tutaj jestem w stanie dać właśnie tyle za ten Rampart, 4-5000 mniej więcej. Rampart versus Necro. I to jest, kurczę, ciekawe, bo to są dwa mega silne zamki. Wydaje mi się, że Necro to jest top 1 zamek, a Rampart to jest top 3. O prawdziwych, czy jakieś punkty? Nie no, po prostu w czasie trade'u o zamek z puli startowej 10 tysięcy sztuk złota na start gracze licytują się pierwsze z wyboru zamku, wiesz? Także tutaj w tej kompozycji raczej byłbym w stanie dać tak mniej więcej 3-4 tysiące za nekropolię, nie? 3-4 tysiące za nekropolię. Rampart jest również bardzo fajnym zameczkiem. Czy jesteś prawiczkiem? Tak, dzięki bardzo. 7-7, znowu ten trollowy nick. Także tutaj tak mniej więcej 3-4 tysiące za nekro, nie? Ono jest po prostu stabilniejsze. Jeśli nie ma na breaku strzelców, no to po prostu wychodzi sobie zawsze 1-2-1 z animatorem, nie? Także 3-4 tysiące za nekro. Tu się donajcik zaciął, ale dzięki bardzo za 3 złote, kolego. Dzięki serdecznie, dobra, tutaj odświeżymy na szybkości. Hops. I dobra, i ciśniemy dalej. Rampart versus Dungeon. I to jest, kurczę, obecnie wydaje mi się, że Rampart to jest trzeci najlepszy zamek, a Dungeon to jest czwarty najlepszy zamek, nie? I one są praktycznie na równi, także wydaje mi się, że za Rampart jestem w stanie tutaj dać 1500-2000 maksymalnie, nie? Oczywiście na koszt Rampartu, także tutaj bardzo tanio sprzedam zamek, ale wydaje mi się, że te zamki są praktycznie że na równi, nie? Animator jest drugim poziomem gildii? Nie, animator jest trzecim poziomem, wiesz? Także to jest fajne, że trzeci poziom sobie budujemy i do animatora jest potrzebna tylko podstawowa mądrość, nie? Cześć Impla, siemanko, siemka. Sobomir, witam serdecznie. Dalej, Rampart versus Stronghold. Tutaj lepszy jest oczywiście Rampart. I jestem w stanie za niego dać, wydaje mi się, 5000 jakoś, nie? 5000 oczywiście na korzyść Rampartu, no bo po prostu Strongholdu jest lepszy. Dalej, Bastion versus Forteca, znaczy versus Fortress. I tutaj wydaje mi się, jestem w stanie dać około 4000, nie? 4000 oczywiście na Rampart. Rampart versus Conflux, tutaj jestem w stanie dać około 4-5000, ale na Conflux. Nie na Rampart, tylko wydaje mi się, że na Conflux. Także tutaj 4-5000 i Conflux jestem w stanie kupić zamiast Rampa, nie? Dalej, Rampart versus Cove. Rampart versus Cove i tutaj jestem w stanie dać około 5000, wydaje mi się, że jest ok ceną za zakupienie bastionu w tej parze zamków, nie? Dobra, dalej, Tower. Kurczę, i Tower to jest najgorszy zamek. Z Castlem oraz Bastionem omówiłem, czyli tak, Tower versus Inferno. Za ile jestem w stanie kupić w tej parze Inferno? Wydaje mi się, że około 6000, myślę, że jest ok. W sensie Inferno na pewno jest lepsze od Towera, ale też jakimś super zamkiem nie jest, nie? Także wydaje mi się, że około 6000 powinno Inferno pójść, nie? Dalej, Castle, znaczy Tower versus Necropolia. I to jest, kurczę, najciekawsze. To jest najciekawsze z tego powodu, że to jest na jebusie najgorszy możliwy zamek, a to jest na jebusie możliwie najlepszy zamek, nie? Także tutaj wydaje mi się, że jestem w stanie dać nawet do 8000 za granie Necropolią, nie? Tower to jest naprawdę, ma bardzo małe możliwości na jebusie, no i po prostu jest zwyczajnie słabiutki, nie? Także tutaj wydaje mi się, że nawet do 8000, nawet więcej, może 8100 nawet za granie Necropolią, nie? Please exit, Bart, 7 zł, dzięki bardzo. Bart, przekazujesz. Only Russian TeamSpeak, please exit. Jezus, Bart! TeamSpeak.pl/exit. Jak tyś znalazł mój kanał? Dzięki, Bart, bardzo. Dzięki. 10 koła pepega. Znaczy nie, no tutaj tak do 8000 za nekropolię, nie? Dalej, Dungeon versus Tower. I tutaj oczywiście dużo lepszym zamkiem jest Dungeon. No i wydaje mi się, że również do około 7000 jestem w stanie za lochy dać, nie? W tej kompozycji. Także około 7000 tutaj za Dungeon jestem w stanie dać. Dalej, Tower versus Stronghold. I tu już takiego przeskoku nie ma, bo Stronghold owszem jest lepszym zamkiem od Towera, ale nie wydaje mi się, żeby był aż o tyle lepszy co Necro oraz Dungeon na przykład, nie? Cześć Flex, siemanko, woga tylko grasz. Także wydaje mi się, że tutaj Stronghold versus Tower
około 4000, nie? 4000 wydaje mi się, że spoko cena za zagranie Strongholdem. 4-5 tysięcy mniej więcej, nie? Dalej, Tower vs. Cytka. Tutaj również jakiegoś mega przeskoku nie ma, ale Cytadela jest według mnie trochę lepsza od Strongholdu. Także tutaj jestem w stanie dać około 5-5,5 tysiąca za Cytadelę, nie? Największym minusem Cytadeli jest to, że ona jest, po prostu znajduje się na bagnie, nie? I to jest strasznie upierdliwe w chainowaniu na przykład aniołów albo cyklopów. No także tutaj około 5 tysięcy, nie? Jak było na wakacjach, ja bardzo fajnie, się przefarbowałem na przykład. Dalej, Tower vs. Conflux. I tutaj również Conflux jest top, praktycznie najlepszym zamkiem na ebusie po nekropolii. No i tutaj również około 8 tysięcy jestem w stanie na spokojnie dać za zagranie wrotem żywiołów, nie? Godzinę zajmie mu porównywanie wszystkich zamków. Dalej, Tower vs. Cove. I tutaj również nie wydaje mi się, że jakiś duży przeskok był między tymi zamkami, no ale tak około również, tak jak Stronghold. Cove jest mniej więcej podobny do Strongholda, nie? Wydaje mi się, że około 4000 za Cove jestem tutaj w stanie dać, nie? Cześć Midilos, siemanko, witaj. Także około 4000, nie? Dalej, Inferno. Te trzy zamki omówiłem, Inferno versus Necropolia. Tutaj byłbym w stanie Necropolia oczywiście kupić za około, wydaje mi się, 6000, nie? 6000 jestem tutaj w stanie dać za Necropolię. No bo po prostu jest lepsze od Inferno. Dalej, Inferno versus Loch. I tutaj byłbym w stanie oczywiście kupić Loch i dałbym za niego maksymalnie, wydaje mi się, 4000, nie? 4000 wydaje mi się cena za Loch. Myślę, że jest okej, nie? Cześć, Benkart, siemanko, witaj. To nie masz karuchu? Nie. Jeśli jest armia z fortecy, no to karuchu nie ma, nie? Także tutaj dałbym te 4-5 tysięcy, wydaje mi się, za logę spoko ceną. Dalej, Inferno vs. Stronghold. I tu mam, kurczę, straszny dylemat. Wczoraj nad tym siedziałem. Bo szczerze mówiąc, nie wiem, który zamek jest lepszy, nie? Kiedyś bardzo lubiłem grać Inferno. Ostatnio trochę te Inferno wydaje mi się słabe. Także tutaj, kurczę, według własnego, co lubicie, nie? Wydaje mi się, że te zamki są praktycznie, że na równi. Inferno oraz Stronghold, nie? Chociaż chyba troszkę lepsze jest Inferno, nie? Trochę lepsze, także wydaje mi się, że 1000 za Inferno jestem tutaj w stanie dać, nie? Ktoś sobie spisze, jestem pokonany, no. Dalej, Inferno versus Cytadela. I tutaj wydaje mi się, że lepszym zamkiem jest trochę Cytadela, ale też niedużo. Także tutaj znowu jestem w stanie dać 1000, ale na korzyść Cytadeli, nie? Oczywiście kupując Cytadelę. No, Starka mnie wzięła, trzeba pograć. A wiesz, że Duala usunęli w ogóle, Bart? Cześć, Limbo, siemanko, wiemy, że miało być o 15, wiesz, ale trochę wcześniej zaczęliśmy, bo potem jest finał turnieju Simmerów, nie? Line potężny jest. Cześć, Marcin, siemanko, witaj. Kamil, witaj serdecznie. Także tutaj około 1000 jestem w stanie dać za Cytadelę, nie? Po prostu ona ma bardzo łatwą możliwość strzelania hiwek. Także tak, Inferno versus Conflux. Tutaj byłbym w stanie dać nawet, wydaje mi się, do ilu? No sporo, nawet do 6 albo 7 tysięcy za Conflux, nie? Wydaje mi się, że Conflux jest na bardzo podobnym poziomie co Necropolia. Także wydaje mi się, tutaj 7 tysięcy jestem w stanie kupić Conflux, a Inferno versus Cove, wydaje mi się, że jestem w stanie dać 2 tysiące za granie przystanią, nie? Astrios chyba teraz, o której jest finał o 16 bodajże, wiesz? Dobra, czyli tutaj Inferno mamy opróbowane, Necropolia. Tutaj te cztery zamki żeśmy omówili, także Necropolia versus Dungeon. Tutaj byłbym w stanie dać około 4000 sztuk złota za granie Necropolią w tej parze zamków. Także tutaj 4000. Dalej, Necropolia versus Stronghold. Tutaj byłbym w stanie dać nawet do 6000. Necropolia jest po prostu najzwyczajniej w świecie lepsza od Strongholdu. Także tutaj 6000. Albo w sumie, kurczę, nawet więcej, może nawet do 7000, nie? Trzeba po prostu wiedzieć, jaki zamek siedzi, nie? Także około 6-7 tysięcy. Necropolia versus Fortress. Tutaj wydaje mi się około też 6000, jakoś w tych okolicach. Tfu na kołów, Kasia do Hasioka. Piękna, nie ma problemu, Tomki. Wszystkiego najlepszego jeszcze raz życzę. Jakie plusy ma Dungeon? Zaraz omówię, dobra? Blady. Tylko teraz po prostu porównuję zamki. Także tutaj około 6-6,5 tysiąca za zagranie Necropolią. Dalej, Necropolia versus Conflux. I tu jest, kurczę, strasznie dziwnie, bo to są dwa najlepsze zamki, nie? I szczerze mówiąc, dużo lepiej gra mi się Confluxem niż Necropolią. No i kurczę, tak nie wiem, nie? Zależy, komu jaki zamek siedzi. Mi siedzi bardziej Conflux, ale tak wydaje mi się, że te 1500 jestem w stanie za Necro zapłacić, nie? 1500 mniej więcej za Necropolię. No i Necro versus Cove, wydaje mi się około 6-6,5 tysiąca za zagranie Necropolią też jest spoko, nie? Marcy Pomorski, no. A Ango już tego, teraz Fortnite gra, nie?
Tak, dużo zależy właśnie czym, kto, czy jakim zamkiem lubi grać, nie? Jak najbardziej. Także to jest bardzo ważne, że tutaj to są mniej więcej moje typy, ale musicie dopasować do własnych i jakimi zamkami lubicie grać albo nie lubicie, nie? Także tak, najpierw mamy omówione, dalej Dungeon. Dungeon vs Stronghold. I wydaje mi się, że Dungeon vs Stronghold jestem w stanie dać za danga około 4000, nie? 4, mniej więcej 5000 za granie oczywiście lochem, nie? Dalej, Loch vs Citadela. I tutaj trochę mniej jestem w stanie dać za granie Dungeonem. Ponieważ fajne jest to, że te oba zamki bardzo, bardzo łatwo strzelają hiwki, z czego Citadela robi to jeszcze lepiej, nie? Ale wydaje mi się, że Dungeon ma lepszych bohaterów i większe możliwości na mapie. Także wydaje mi się, że tutaj 3000 mniej więcej zagranie lochem, nie? W tej kompozycji w Citadela oraz Dungeon mniej więcej 3000. Dalej, Conflux versus Dungeon. I tutaj wydaje mi się, że lepszym zamkiem jest dużo Conflux. I wydaje mi się, że byłbym w stanie za niego dać około 4000, nie? Doszedł do tego wniosku niesamowite. Także 4000 oczywiście jestem w stanie dać za granie Confluxem, nie? W tej kompozycji. No i ostatnia para, Dungeon vs Cove. I tutaj byłbym w stanie dać około, również myślę, 4000 za granie Dungeonem, nie? Wydaje mi się, że Dungeon jest lepszym zamkiem, więc około 4000 za niego. Cześć, pijany mnich, siemanko, witaj. Też lubię lochy. Lochy są w miarę okej, okay, nie? Lochy są w miarę okej, okay, one bardzo łatwo robią hiwki, nie? Tak, nie wiem, czy to jest trzeci najlepszy zamek, który robi hiwki w sumie, nie? Najlepszy jest Fortress, potem Necropolia, a potem oczywiście Dungeon, nie? Dobra, dalej, Stronghold. Stronghold i Citadela. I tutaj te zamki są też w miarę równe, ale wydaje mi się, że z lekką przewagą Citadeli, nie? Po prostu te pieski są fajne, ale są bardzo, bardzo mięciutkie, nie? Stronghold ciężko robi hiwki, ciężko robi duże kąsy, a Fortress, no to po prostu wystarczy kilka drzewek i jest nie do zatrzymania, nie? Także wydaje mi się, że tutaj jestem w stanie dać około 2-2,5 tysiąca za zagranie Citadelą, nie? Cześć, CJ, siemanko, witaj, siemka, siemka. Także tutaj około 2 albo 2,5 tysiąca za granie Citadelą, nie? Dalej, Stronghold versus Conflux. I tutaj wydaje mi się, że lepszym zamkiem jest Conflux. I dałbym za niego około, wydaje mi się, 5,5 tysiąca, 6 tysięcy, nawet do 7 tysięcy, nie? Ale to już zależy typowo od preferencji. Także wydaje mi się około 6,5 tysiąca za Conflux tutaj. Cześć, Adek, siemanko, Kuba, witaj serdecznie. Dalej, Stronghold versus Cove. I tutaj byłbym w stanie... Kurczę, te zamki również są bardzo, bardzo podobne, ale wydaje mi się, że chyba ciut lepszy jest Cove, nie? Wydaje mi się, że ciut lepszy jest Cove. No i tutaj za niego byłbym w stanie dać około 2000, wydaje mi się, nie? 2000 myślę, że za Cove'a to jest spoko cena. Dobra, dalej, Fortress. Fortress versus Conflux. I tutaj wydaje mi się, że byłbym w stanie dać za Conflux około 6000, nie? 6000. Czemu jestem zły, uchiś? 6000 jestem w stanie dać za Conflux. Ma większe możliwości na mapie, no i Luna to jest, kurczę, popieprzony bohater, nie? Także tutaj około 6000. Fortress versus Cove. I te zamki również są praktycznie na równi, ale wydaje mi się, że z lekką przewagą Fortressu, nie? Tutaj dosłownie byłbym w stanie dać 1000 chyba za Fortress, nie? To tak czy siak to i to jest bagno, ale no Fortress jest tym chyba trochę lepszym bagnem, nie? Także wydaje mi się, że 1000 za Fortress. No i ostatnia para, Conflux versus Covic. No i tutaj byłbym w stanie dać około 5-6 tysięcy więcej za Conflux, nie? Wydaje mi się, że jest po prostu lepszym zamkiem i opłaca się go dużo bardziej grać niż koła. Dobra, także wszystkie pary omówione. I nowy wspierający, Grzegorz Lipiński. O kurczę, witamy nowego wspierającego. Zielonek, prosiłbym o ogromny spam czajniczków dla Grzegorza. Grzegorz, bardzo serdecznie witam. Dziękuję za zostanie wspierającym. No i co, tradycyjnie, Nag na czwartym, ziemi na breaku, tawerny w Lunie, czego sobie życzysz. Dziękuję serdecznie za zostanie zielonym. Mam nadzieję, że streamki się podobają, że się będą podobać i że zostaniesz na dłużej, nie? Grzegorz, bardzo serdecznie, witamy. Co, i nie ma złotego środka? No racja, nie? Zależy, jaki zamek komu siądzie, nie? Na przykład wiem, że Gluhammer bardzo lubi grać Castlem. Ino Magic chyba lubił bodajże grać Towerem kiedyś, ale nie wiem, czy dalej to lubi. Ale to dużo zależy właśnie od jaki zamek lubimy grać, nie? Ale ja tak mniej więcej podałem swoje typy i można powiedzieć przybliżone jeszcze, nie? I Saja na Meduzek, dokładnie. Tawerny w Lunie, no. Także dobra, to mam omówione, ale dajcie mi minutkę, bo muszę się napić, bo kurczę, tyle gadałem, że masakra, nie? Dobra. Bo to wydaje mi się, że Fortress ogólnie jest lepszy niż Dungeon, bo łatwe hiwki i kąsy jedynkę na start.
Nie, Dungeon robi łatwiej konsa jedynkę niżeli Fortress, jedynkę. A Hiwki, one strzelają bardzo podobnie, nie? Z czego armia jest nawet lepsza w lochu. Aczkolwiek Fortress jest fajne to, że ma bardzo twardych bohaterów, nie? Bohaterowie, którzy mają dużo defensywy oraz armor, są właśnie zajebiści na Hiwkę, nie? Minutę chcesz pić? Także tak, zamki mamy omówione. Przechodzimy sobie do kolejnego pytanka, nie? Kolejne pytanko jest takie. Pytanko zadał Bartek Mida. Mam dwa pytania. Jak do cholery robisz te chainy, zwłaszcza na dłuższe odległości? No i drugie pytanie, dlaczego Kyria się zlała? Pozdrawiam. Drugie pytanie oczywiście jest dużo bardziej złożone. Dlaczego Kyria się zlała? Kyria jest często mokra dlatego, że przede wszystkim jest klasą. Jest to klasa Ranger, a klasa Ranger ma 45% na magię ziemi, 45% na magię wody oraz 10% na powietrze, nie? Także praktycznie ogień ona ma w ogóle zablokowany, także ognia ona nigdy nie dostanie. Powietrze dostaje bardzo rzadko. Total Olew, dziękuję za supika bardzo. Powietrze dostaje bardzo rzadko, ale często dostaje albo ziemię, albo magię wody, nie? I właśnie, kurczę, o tyle ona jest niefajna, że ona bardzo często dostaje tą magię wody, nie? A magia wody to jest najgorsza, a magia ziemi jest najlepsza. Cześć Julek, siemanko. Gdzie można kupić Herocki i gdzie? Możesz kupić Gorego na gog.com, chyba za 30 zł bodajże. Już możesz klepać na starcie. Wykład profesor Phantom dotyczący gry H3, no, coś w tym stylu. Także, aha, i pierwsze pytanko, jak robić chainy, jo? Dobra, także ja sobie tutaj włączę Rampart przykładowo i pokażę, jak mniej więcej te chainy spinać, nie? Ogień najgorszy? Nie, co jest? Aha, dobra, bo to multiplayer. Nie, wydaje mi się, że gorszym, że woda jest gorsza od ognia, wiesz? Wydaje mi się, że ogień jest ciut lepszy od wody. Odpalę jebusika, po Q&A zrobimy, wiesz? Po Q&A zrobimy sobie jebusika. Czekajcie, jak spinać chainy? Mniej więcej, na szybkości zrobię turkę tylko. Przede wszystkim w chainach jest ważne to, żeby planować turę do przodu, nie? Co będziesz chciał podjąć turę do przodu innymi bohaterami, musisz mniej więcej zaplanować chainami, nie? O, na przykład tutaj jest krypta i ja sobie tą kryptę dopiero zrobię w następnej turze, nie? Tak, pierwszy bohaterów oczywiście wysyłam na skautowanie terenu. Tak, zeskautowałem sobie teren i mniej więcej obieram plan, gdzie polecę głównym bohaterem, nie? Mniej więcej obieram plan gry. Cześć, Wiewióreczka, siemanko, witaj. Jeżeli go nie będzie, tak, potem odpowiem na te pytanka ze streama tylko, nie? Także tutaj na początku jest skautowanie mapy, odkrywanie terenu, szukanie potencjału mapy i tak dalej, nie? Dobra, tutaj sobie zbudujemy elfiki, myślę. Oczywiście turkę robię na szybkości tylko. Tutaj sobie zbieram głównym bohaterem XP-ka. Tak jest. I tak, mniej więcej, jak zaplanować chainy, nie? Jeszcze jakiś... Aha, już nie mam golda na bohatera. Jeszcze przejmiemy sobie w nexie te elfy. Daję sobie turkę. I mniej więcej, jak zaplanować chainy? Ja teraz wiem, że ten bohater, Jenowa, będzie chciała zrobić kryptę, nie? Główny bohater sobie poleci sobie po XP i tak dalej. Tego. Jak zrobić... O, tu jest jeszcze duel jednoroga, fajnie. Jak zrobić chainy? Ja już w poprzedniej turze zaplanowałem, że Jenowa w kolejnej turze zrobi kryptę, nie? Także ja sobie po prostu tutaj w tym momencie kupuję bohatera. Możemy sobie kupić elfickie, bo czemu by nie? Tak, jeszcze bym pozbierał trochę pieniędzy, żeby kupić sobie oczywiście tego bohatera jeszcze jednego. W ogóle swoją drogą bardzo fajna mapa się trafiła, nie? Nie mówię o tym, ale fajna mapka się trafiła. Biorę te elfy i już w poprzedniej turze ustawiłem je nowe, żeby ona specjalnie zrobiła kryptę, nie? Także tutaj się odsuwam, ona trzaska sobie kryptę. Maxi krypta, nie wiem czy jestem w stanie ją zrobić, ale chyba tak. Tak, trzaskamy sobie kryptę. Tak jest, mniej więcej w tej kompozycji. Ops, tutaj sobie sambiaki jeszcze osłabimy. O, i zrobiłem sobie kryptę. I ten Hirek po prostu się wróci tutaj do głównego bohatera i po prostu weźmie sobie wojsko, nie? I główny bohater nie stracił absolutnie ruchu na robienie krypty, a ja po prostu zrobiłem sobie ją chainem, nie? Także mniej więcej musisz planować na jedną, dwie turki do przodu, co ty chcesz zrobić innymi bohaterami, nie? Creeport, kolejny lucik, dziękuję bardzo. No i główny bohater na przykład ma pełną ilość punktów ruchu, nie musiał tracić tego ruchu po prostu gdzieś na krypcie, nie? Co ja na przykład weźmie XP-ka i... No i wodę, tradycyjnie, nie? W ogóle lol, 3 duele elfa. Cześć Leon, siemanko, witaj. Także mniej więcej tak musisz robić chainy, żeby planować jedną, dwie turki do przodu, mniej więcej. Co chcesz robić pobocznymi bohaterami, a co chcesz robić main, nie?
Cześć, Emil, siemanko, witaj. Nowe zestawy Blinda, widziałem, no, ale jeszcze nie mówiłem o tym, wiesz. Ogień, ściana, ognia, berserk, oślepienie, Armagedon, woda, zapomnienie, klonowanie, modlitwa, najlepsze czary z tych magii, według mnie. Ściana ognia jest słaba, ściana ognia jest jedynie dobra na Lunie, inaczej jest bardzo słabiutka. Berserk jest zajebisty, oślepienie jest mega zajebiste, no i Armagedon, nie? W wodzie klonowanie nie przydaje się za bardzo. Modlitwa też w PvP się nie przydaje. Zapomnienie bardzo rzadko, nie? Wydaje mi się, że ogień jest po prostu lepszy. Także tak by to tutaj wyglądało, nie? Odpowiedź na to pytanko ciśniemy z kolejnym pytaniem. Pytanko jest od Luxusa. Wymień ile jednostek liczy każdy oddział, czyli grupa, mnóstwo, horda itd. To można zobaczyć w Google grafika. Ale wiem, że mniej więcej 1 do 4 to jest parę jednostek. 5 do 9 to jest kilka jednostek, 10 do 19 to jest grupa jednostek, 20 do 49 to jest mnóstwo, 50-99 to jest horda, potem było 100 do 250, no wyspierający, bard, zaraz przyjdam, dobra? 100 do 249 to jest... Kurczę, nie pamiętam co było od 100 do 250, nie? Cześć Jan, siemanko, wiem, że potem 500, od 500 do 1000 to są setki, a ponad 1000 to jest legion z tego co kojarzę, nie? Ale nie pamiętam ile było od 100 do 249, nie? Także bardzo serdecznie witamy, dziękuję za zostanie wspierającym. Co, tradycyjnie, nag na czwartym ziemi na breaku. Zielonych prosiłbym o ogromny spam czajniczków dla Barta. I bardzo serdecznie witamy, nie? Mam nadzieję, że streamki się podobają i że zostaniesz na dłużej, witamy. Tak, właśnie, Watacha, nie? Także potem była Watacha, nie? Ale to sobie możesz Luxus sprawdzić na Google po prostu, nie? Wpiszesz sobie Hirosy 3, oznaczenia ilości jednostek i powinno wyskoczyć, nie? Dobra, także kolejne pytanko sobie przełączymy. Kolejne pytanko jest od Arkadiusza. Arkadiusz zadał pytanko. Mega podstawowe pytanie. Omów skróty, którymi się posługujesz i co oznaczałem typu PPG i TP. Także skróty. Uwaga, każdy wyciąga zeszycik, wyciąga każdy długopisik i będziemy omawiać skróciki, nie? A gdzie tawerna w Lunie? Oczywiście jeszcze tawerny w Lunie, nie? Także tak, skróciki. Bohatera daję do góry, po prostu tutaj przerzucam go do góry, więc klikam sobie spację i on sobie sam przeskoczy. Kupuję sobie bohatera. Łączenie staków, jeden stack. Lewy alt klikam i na jeden stack, nie? Na lewym alcie, hops. I one się połączyły w jeden stack. Teraz ja chcę zrobić, żeby ta sania została tylko na jednym gryfie. Klikam lewy control, lewy shift, lewy alt i na gryfa. Pyk. I się przerzuca bardzo szybko, nie? Pepegas, cześć ty tam, siemanko, witaj. Także tutaj na lewy control, lewy shift oraz lewy alt sobie mogę przerzucać wszystkie jednostki. No i co, po prostu sobie skautuję. Kolejny bohater. Lewy control, lewy shift, lewy alt i po prostu przerzucam wszystko. Także tutaj tak by wyglądało, jeszcze zaraz zrobienie one stacków pokażę. Przerzucanie danej jednostki w górę to jest lewy control oraz lewy alt w tej kompozycji. A zrobienie one stacków to jest lewy control oraz lewy shift, nie? Pyk. I się one stacki same robią. No i można rozgrywać jakieś tam podstawowe walki wtedy, nie? A, i oczywiście jeszcze na weight i tak dalej. Weight, no to wiadomo, W, czyli W na klawiaturze to jest weight, a D, no to defense, czyli D. D na klawiaturze i wtedy dana jednostka defuje, nie? Tak, w wielkim skrócie. Dzięki, no to mam nadzieję, że na pytanie odpowiednio odpowiedziałem, nie? Dobra, kolejne pytanko sobie zapodamy. Kolejne pytanko jest od kogo? Kolejne pytanko jest od Klimka. Klimek zapytał, co myślisz o Biongamingu na ebusie? Czy jest opłacalne, jakie ma plusy? Biongaming na ebusie bardzo rzadko kiedy się sprawdza. Nie mówię, że w ogóle, ale rzadko kiedy się w ogóle sprawdza Biongaming na ebusie według mnie. Ale są zamki, w którym Biongaming nie jest aż tak zły. Wydaje mi się, że najlepszym zamkiem w Biongamingu tak zwanym jest zamek. Ze względu na to, że ma po prostu w cholerę silne anioły, a po zrobieniu na przykład topek oraz większej ilości banków, możemy te anioły apnąć na archanioły. Archanioły to jest kurczę przesrana jednostka, bo nie dość, że jest w cholerę szybka, to jest jeszcze w cholerę silna, nie? I Pepega, znaczy ja mówię Kappa oraz Pepega to są emotki z Twitcha, wiesz? Musiałbyś sobie wpisać na Google grafika Pepega PMG na przykład, nie? Także ja wam tutaj wygeneruję mapkę na szybkości i mniej więcej postaram się pokazać o co tutaj wszystko chodzi, nie? Co to Biongaming? Biongaming to jest dłuższe zostanie na biomie startowym w celu na przykład pozbierania topek oraz ulepszenia jakiejś najważniejszej jednostki w armii, nie? Także czekajcie, ja tutaj sobie odpalę kody. Co? Nie działa?
Ja tutaj sobie odpalę kody i mniej więcej pokażę wam o co chodzi w Byeongaemingu, nie? Aha, HIVKA, duel i tak dalej. A to zaraz wytłumaczę, dobra? Tylko ten Byeongaeming jeszcze na szybkości wam pokażę. Tak, to jest Yebuz. Mamy tutaj strefę środkową, czyli pustynię. I raczej w Yebuzie chodzi o to, żeby na tą strefę środkową, czyli na pustynię, przebić się możliwie jak najszybciej tylko się da, nie? Możliwie jak najszybciej się tylko da. A czasami gracze ryzykują coś takiego, że dłuższe zostanie na strefie w celu pozbierania na przykład banków albo zrobienia smoczej utopii i tak dalej, nie? On nie umie grać kappa, cześć Tytanowy, siemanko. Także Byeongaeming polega na tym, że po prostu później się wychodzi ze strefy startowej, ale ta strefa startowa jest po prostu bardzo dobrze wyczyszczona, nie? I na przykład jeśli my mamy taką sytuację, że mamy jedną konsę, jedna konsa, już mamy jednego aniołka, tutaj mamy od razu drugą konsę. O, kolejne trzy aniołki. Już mamy cztery anioły. I tutaj jeszcze była kolejna konsa. Kolejne trzy aniołki. I zobaczcie, my już mamy 7 aniołów, nie? Mamy 7 aniołów pozbieranych tylko i wyłącznie z konserw. Jeśli dodamy jeszcze ewentualnie jakieś HIVKI, eksperymentale i tak dalej, to czasami warto po prostu zrobić smoczą utopię na przykład na biomie albo jakieś banki i po prostu sobie te aniołki zabiedować, nie? A jak zrobimy jeszcze smoczą utopię, to plus jest taki, że możemy z niej dostać artefakty, które nawet mogą być lepsze niż na pustyni, nie? Załóżmy, może być jakaś fajna topa, z której dostaniemy powiedzmy hełm boskich mocy, który daje plus 6 do każdej statystyki, księgę magii ziemi i Sword of Judgment, nie? A na przykład taka maxi topa, załóżmy, że ta topa była na biomie, wchodzimy sobie w nią i dostajemy takie artefakty, no i obczajcie to, nie? I my mamy 50 tysięcy golda, dała nam ta topa, mamy takie statystyki, mamy księgę ziemi, mamy księgę powietrza, nie? Ulepszamy sobie aniołki na archanioły, no i mamy artefakty, mamy golda i mamy w cholerę silne jednostki, jaką są archanioły, nie? Także czasami ta taktyka się opłaca, ale wydaje mi się, że dość rzadko, nie? Bardzo rzadko musiałaby się taka mapa wygenerować, gdzie biom jest po prostu lepszy od pustyni, nie? A to jest bardzo mało prawdopodobne. Cześć Krzysztof, siemanko, witaj, Grzesiemka. Także Byeongaeming to jest po prostu dłuższe zostanie na biomie w celu wyczyszczenia go dokładniejszego i późniejszego breaku na pustynię, nie? Generalnie, Radek, potem odpowiem, dobra? Najpierw te przygotowane pytania, a potem ze streama powiem. Zajebista topa wpadła, no fajna, czasami topki trolują, ale tutaj bardzo fajna topka, nie? Także czasami Byeongaeming się opłaca, ale wydaje mi się, że dość rzadko. No i tak w rankingu najlepszych zamków na Byeongaeming wydaje mi się, że numerem jeden jest zamek. Ponieważ archaniołów jest bardzo dużo, bo dostajemy za darmo z konserw. No i archanioły to już są w cholerę silne. Także wydaje mi się, że top 1 to jest Castle. Top 2 wydaje mi się, że jest chyba Stronghold. Z tego powodu, że mamy w cholerę silnych boaterów oraz to, że miśki, nie? Bardzo często generują się duele Behemota na tym biomie ze Stronga. Nawet mogę wam pokazać. A czy jest Browar Gaming? Nie, Browar Gamingu chyba nie ma, wiesz? Także czekajcie. Zobaczymy, czy w ogóle jakiś duel miśka się wygenerował, nie? Z ciekawości. Duel miśka, czy jakikolwiek się wygenerował, zobaczymy. On się generuje dość często, ale są sytuacje, w której się w ogóle nie generuje. No tu chyba się w ogóle nie wygenerował, nie? Także jeśli nie ma siedliska behemotów na mapie, raczej Byeongaemingu się nie robi, bo po prostu będzie tych behemotów mało, nie? Ale jeśli załóżmy jest taka sytuacja, że tu jest jeden duel behemota, tu jest drugi, trzeci, mamy gdzieś przy drodze jakąś topę i załóżmy mamy fajne statystyki, to możemy sobie zrobić wszystkie duele miśka, pozbierać te miśki z behemotami, zrobić tą topkę, z topki załóżmy dostajemy czajnik plus gladius, no i wychodzimy sobie trochę później z pustyni, ale z 25 ataku oraz 8 ulepszonymi behemotami, nie? I czasami po prostu ten Byeongaeming się opłaca, rzadko co prawda, ale czasami jest to opłacalna taktyka, nie? Niż PvP kappa. Także czasami jest to opłacalne, ale tak jak mówię, bardzo rzadko, nie? Musiałoby być naprawdę pustynia mega, mega, mega słabiutka, nie? Także czasami się opłaca, ale naprawdę rzadko i musi dużo siąść, nie? Fajnie jest też w Byeongaemingu Faktoria, ponieważ Faktoria pozwala nam bardzo fajnie wymieniać po fajnym kursie surowce oraz golda, nie? A Byeongaeming na nagi? No, także późniejsze wyjścia oraz dłuższe posiedzenie na biomie, nie? I takie top 3 zamków, wydaje mi się, jeśli chodzi o Byeongaeming, to jest top 1, to jest zamek, jest najlepszy w tej taktyce, jeśli już mamy ją robić. Potem wydaje mi się, że Stronghold, a potem chyba Tower. Ponieważ Tower, mamy dużo gigantów, które dostajemy z eksperymentali i ulepszamy je później na Tytany, nie? A Tytany to już jest w cholerę, kurczę,
silny zameczek. A Beyond Gaming nie opłaca w ogóle, praktycznie nie może istnieć na takich zamkach jak Conflux, no bo Feniksów się nie buduje, Necropolia, bo smoczki są bardzo słabe, Bastion też raczej smoków nie zbudujemy, Inferno Cove, nie? Takie top 3, no to 1 Castle, 2 Stronghold, 3 Tower. Najlepsze zamki pod Beyond Gaming, nie? Tak, ty tak sobie wydaje mi się, że trzecim najlepszym są w tym, nie? Tytany najlepsze. Będę wbijać, a dzięki, Ango, wiesz co, Ango, na Skype'ie z nim nie pisałem, ja już w ogóle Skype'a nie mam, wiesz, mam Disco tylko, ale na Facebooku Ango, do Angoa ostatnio pisałem, myśmy chyba Fortnite grali. Także no, tak by wyglądała ta zostanie na Beyond Gaming i tak, ma to plusy, bo czasami, no Beyond po prostu i topki mogą się okazać lepsze niż pustynia, nie? No ale dzieje się to bardzo rzadko. Cześć Damian, siemanko, witaj. Także co, kolejne sobie pytanko przejdziemy. Kolejne pytanko zadał, uwaga, kto? Nie banalny. Kogo pikować z każdej frakcji? To jest ciekawe pytanie, tylko się napiję, bo kurde, tyle gadam, że masakra. Dobra. Kogo pikować z każdej frakcji? Na template'cie Boost Cross raczej pikuje się bohaterów, którzy dostarczają wojsko na start. Raczej nie pikuje się bohaterów ze względu na specjalizację albo na coś innego, nie? Raczej pikuje się bohaterów, którzy dostarczają wojsko. Czyli na przykład w Castlu pierwszego dnia bardzo często upgrade'uje się łuczników na kuszników, a po prostu Waleska z bohaterem, który dostarcza aż 300 archerów, nie? Jeśli mamy tego bohatera, to tych archerów jest naprawdę bardzo dużo, dzięki czemu mają większy damage łącznie, no i mogą wyczyścić bardzo, bardzo ciężkie walki, tak naprawdę na samych archerach możemy zrobić, nie? Także tutaj wydaje mi się, że Waleska się bierze. I raczej innego wyboru tutaj nie ma, nie? Po Walesce, jeśli miałbym się już uprzeć, wydaje mi się, że chyba Tyris, ze względu na to, że ma taktykę, albo nie wiem, albo Caitlyn jest też spoko, ze względu na to, że po pierwsze jest magiem, po drugie ma fajne skille, czyli Wisdom oraz Inteligencja, albo tam można jeszcze jakiegoś Orina sprawdzić, no ale wydaje mi się, że Waleska to jest zdecydowanie najlepszy bohater i tu nawet nie ma co gadać, nie? Lecę, spoko, trzymaj się bardzo, na razie. Także wydaje mi się, że Waleska to jest top 1 i ona jest, kurczę, mega, mega, mega dużo wyżej niż pozostali bohaterowie w zamku, nie? Także tutaj Waleska zdecydowanie. Ale też warto pamiętać, że na maina raczej bierze się kogoś innego, nie? Jak w tawernie trafi się jakiegoś Shaktiego, trafi się Gunnara, trafi się jakiegoś Damakona, trafi się Grindana, nie wiem, Tazara się trafi, albo Tyraxora, Kragola, no to raczej oni idą na głównego bohatera, a Waleska jest nam potrzebna tylko i wyłącznie do tego, żeby dać nam więcej staków archerów, nie? Także tutaj tego. Kolega Ignacy Orina zawsze brał, nie? Nie, ale pod PvP zdecydowanie Waleska. Dalej, Rampart. I tutaj Rampart odchodzi trochę od tego, co powiedziałem na początku, czyli od pikowania bohatera, który daje armię na start, nie? Bo w teorii armii, najwięcej armii i takiej najlepszej armii daje Ivor, ze względu na to, że daje dużo centaurów oraz masz dwa staki łuczników, nie? Elfy są mega, mega silną jednostką, a on ich daje jeszcze dwa staki, nie? Ale to jest chyba jedyny zamek, w którym warto poświęcić bohatera z armią na bohatera, który ma zajebistą specjalizację, czyli Kyrę. Dużo osób mnie pyta, Ponton, czemu Kyrę, a nie Ivor, skoro on ma więcej archerów, nie? Ale zauważcie, że on ma tych archerów dwa staki. Tutaj możemy... palcem pokazuję. Macie tutaj armię startową i on ma centaury oraz dwa staki elfów, a Kyrę ma centaury oraz stak kraśków oraz elfy, nie? Dlaczego Kyrę jest lepsza? Kyrę jest lepsza ze względu na to, że po pierwsze ma basic logistykę na start, czyli jest po prostu szybsza, a po drugie to, że ma specjalizację w logistyce, nie? I jeśli rzeczywiście temu bohaterowi siądzie magia ziemi, no to kurczę, to już jest tak naprawdę połowa sukcesu, nie? Kyrę z ziemią to już jest tak naprawdę połowa sukcesu. Kyrę z ziemią to już jest połowa sukcesu, a też swoją drogą ona dostarcza zawsze trochę kraśków. A kraśki to jest bardzo fajna jednostka, na przykład na jakieś hiwki, nie? Czy coś takiego. No i bo ma czołgi, nie? A ten Ivor jakoś tych elfów dużo nie ma, no bo to jest średnio około 3 więcej elfów niż Kyrę, nie? 3 więcej elfów, ale z drugiej strony mamy speckę w logistyce oraz zawsze trochę więcej krasnali, nie? Także tutaj Kyrę jest najlepsza. Trzeci, Tower. I tutaj, kurczę, jest problem, bo tutaj każdy bohater jest tak naprawdę syfem i żaden bohater nie dostarcza dużo wojska, nie? Jedyny bohater, który dostarcza wojo, znaczy dwóch bohaterów jest, ale jeden to jest Pike Drum, który dostarcza 300 gargulców, a gargulce, wiadomo, są bardzo słabe, w sensie one są szybkie, ale bardzo, bardzo mało biją damage'a, nie? Jak zrobić tego? Spoko, poradnik, a to się cieszę. Kurczę, staram się, ale
ale zauważyłem, że to dość ciężko mi się gada tak dużo, wiesz. Także Pydram tutaj niby dostarcza wojsko, ale go się absolutnie nie bierze. Ze względu na to, że gremliny są po prostu, po pierwsze są strzelcami, a po drugie gremlinów jest dużo, dużo więcej, nie? Także ja tutaj często biorę Josephine. Ze względu na to, że ma specjalizację w golemach i zaczyna, jak widzicie, z dwoma stakami golemów. Golemy są w cholerę silną jednostką, są mega twarde oraz mają większy, chyba najwyższy damage w ogóle na tym poziomie. No i ma też hejsta na start, nie? Hejst pozwala na to, że po prostu może sobie podjąć jakiś na przykład duel giganta i po prostu gremlin będzie się pierwszy ruszać, nie? Solmyra, znaczy tutaj akurat wydaje mi się, że każdy bohater oprócz Pykrama to jest bohater, którego można brać, nie? Ten spoko, bo ma Skolara, ona ma golemy, ona ma Skolara plus fajną speckę, on ma taktykę, on ma Skolara i hejsta, ona ma ofensa plus daje jeden garnek, ona ma Skolara plus arrowkę, on ma Advanced Wisdom oraz jest magiem, także może szybko dostać magię ziemi. Ten ma jakiś tam stone skina, ta ma jakiegoś dispela, ona ma inteligencję, ona ma Skolara plus daje golda, ona ma hejsta, ten daje chain lightning. Tak naprawdę wydaje mi się, że każdy bohater w towerze oprócz Pykrama to jest bohater na równi, nie? I na jebusa tak naprawdę kogo nie wybierzecie jest spoko. No ale wydaje mi się, że takimi wartymi uwagi to jest na pewno Josephine, na pewno jest Solmyr oraz Astral, nie? Może jeszcze Nela. Tych czterech bohaterów mniej więcej wydaje mi się, że to jest najoptymalniej brać na templecie Wuscross, nie? Stalker, nie grałem Elvas, wiesz? Nie grałem. Także mniej więcej tutaj, no każdy bohater jest praktycznie na równi, nie? Każdy bohater jest tak naprawdę syfem. No i oczywiście bierzemy na przykład Josephine i kogoś innego szukamy na maina, nie? Tak jak w przypadku tutaj bierzemy Waleskę na archerów, ale szukamy innego maina. W Ramparcie raczej mainujemy Kyrę. Tutaj szukamy maina innego. Dalej Inferno. I tutaj jest dwóch bohaterów bardzo równych. I tak szczerze, kurczę... No i są po prostu podobni, nie? Jest propozycja Kala, czyli grania pod Gogi, ulepszanie Gogu w pierwszej turce, oraz granie pod Ignatiusa, czyli ulepszanie dupków w pierwszej turze i po prostu czyszczenie nimi, nie? Problem jest taki, że Kal jest, wydaje mi się, chyba ciut lepszym bohaterem od Ignatiusa, tylko że potrzebujemy magii ziemi, nie? Tak naprawdę, jeśli mamy mass slowa oraz dużo Gogów, no to jesteśmy praktycznie w stanie wyczyścić wszystkie konserwy i tak dalej, nie? Ignatius znowu jest trochę pewniejszy, bo może na przykład zrobić pikety, małą konsę, bez magii ziemi. No ale jak pikety będą duże albo konsa będzie duża, no to tak naprawdę jest też useless, nie? Za młodego zawsze brałem Solmyra. Jak każdy był mały, to chyba każdy brał Solmyra, wydaje mi się, nie? Także tutaj albo Kal, albo Ignatius, nie? To wydaje mi się już od własnych preferencji, ale wydaje mi się, że Kal jest trochę lepszy. Gogi są zajebistą jednostką w chocie. No i tego. No Kal, nie? Kal oczywiście ze względu na wojsko, ale maina bierzemy innego ze względu na to, że Kal ma scouting, który jest średnim skillem, no i archery też jakoś cycków nie urywa, nie? Cześć Rysanku, siemanko, witaj, siema. Także tutaj pierwsze miejsce Kal, drugie miejsce Ignatius, no i potem chyba bym brał Aidena ze względu na fajną speckę, nie? I ta konsola jak temu, no. Nekropolia i tutaj jest zdecydowanym faworytem na jebusie z Galtran, ze względu na to, że po pierwsze ma nekromancję, w sumie jak każdy nekromanta, po drugie ma armor, to jest bardzo fajny skill, jeśli gramy pod szkielety. Dlaczego? Ponieważ uczymy się animatora i dzięki armorerowi nasze szkielety po prostu są twardsze, nie? Mniej dostajemy damage od przeciwników, dzięki czemu mniej musimy wskrzesić i tracimy mniej punktów many na każdą walkę, nie? Także armor jest również bardzo zajebisty. Trzecia sprawa jest to, że on ma speckę w szkieletach, więc daje jeden speeda do szkieletów. Ktoś powie, o tam ponton, jeden speeda, głupia rzecz, nie? Ale wbrew pozorom, jeden speeda jest mega, mega ważne, ponieważ na przykład na terenie nekropolii te szkielety mają tyle samo speeda, co gryfy, nie? I dzięki tej specjalizacji możemy tak naprawdę zrobić konsa jedynkę ze stratami około 4 szkieletów tylko, nie? Także tutaj, i oczywiście jest to, że on zaczyna z 3 stakami szkieletów, nie? Jak zauważycie, każdy bohater zaczyna tutaj ze szkieletami oraz z zombiakami oraz zjawami, a Galtran zaczyna tylko ze szkieletami, których mamy bardzo dużo. Nawet wam pokażę. Mogę wam pokazać, ile tych szkieletów pierwszego dnia można mieć. Jeden speeda, głupia rzecz. Także tak, tutaj wam pokażę, ile tych szkieletów. Wydaje się, patrzcie. W teorii szkieletów możemy mieć 112. 112 szkieletów, ale tak, kupimy jeszcze bocznego bohatera.
AGS, kupimy sobie bocznego bohatera jeszcze. Kupimy sobie w pierwszym dniu szkeletornię. Kupimy wszystko, co się da. I tych szkieletów ze 112 robi się aż 150, nie? 150 szkieletów power stacku. 150 szkieletów to jest, kurczę, chyba najsilniejszy power stack ze wszystkich zamków, nie? Także tutaj zdecydowanie Galtran, nie? Ze względu głównie na to, że zaczyna z trzema stackami szkieletów oraz tym, co powiedziałem wcześniej. Dobra, czyli tak, tutaj byśmy nekro mieli omówione. Aha, no i raczej Galtrana bierzemy na maina. I takich zbocznych bohaterów, którzy jeszcze zasługują na uwagę, to jest Aislinn. Ze względu na to, że ma Meteor Shower w posiadaniu od początku. Bardzo dobry jest również Tant, ponieważ ma w posiadaniu na początku Animate Dead, który jest zajebisty, ponieważ od razu możemy resurrectować. No i dobra jest jeszcze Widomina, ze względu na speckę oraz Istra, nie? Tych jeszcze czterech bohaterów bym polecił. Masz potem, dobra? Najpierw odpowiem na te przygotowane pytania, a potem na te zwykłe, dobra? No, także tutaj zdecydowanie Galtran. Dalej, Dungeon. Tutaj jest, ktoś powie, zajebisty Hirek, ponieważ jest Gunnar i on ma speckę w logistyce, ale bierze się Shaktiego, nie? Bierze się Shaktiego ze względu na to, że ma 3 staki troglodytów aż oraz ma 2 zajebiste skille, czyli taktyka oraz ofkę, nie? I po prostu pierwszego dnia bardzo często apuje się troglodytów i one, kurczę, mega zajebiście czyszczą, nie? Z wbitym expert offensą oraz trochę ataku one naprawdę mogą wyprodukować nawet 350 damage'a, nie? Także tutaj zdecydowanie Shakti. No. No i jeszcze jedna sprawa, że ktoś powie, Ponton, czemu nie Gunnar, jak w Bastionie brałeś Kyrę zamiast Ivora, nie? Gunnar nie dlatego, że po prostu w Bastionie nie ma Kirka ze specką w Centaurach, nie? Jakby załóżmy taki, nie wiem, Ryland miał speckę w Centaurach. Nie wiedzę, Klifo, dzięki bardzo. Jakby taki Ryland miał speckę w Centaurach i zaczynał z trzema stakami Centaurów, no to wiadomo, że on byłby brany przed Kyrę, nie? Byłby lepszy od Kraka po prostu. A tutaj jest taki Hirek, którym jest Shakti i po prostu on jest lepszy od Gunnara, bo dostarcza więcej wojska, nie? I te więcej wojska jest dużo, dużo bardziej potrzebny niż specka Gunnara, nie? Nigdy nie wiedziałem... Nie, ja Lochem nawet dość często gram, wiesz? Brałeś Kyrę właśnie dlatego, że tu jest w pierwszej poziomowej, nie? No i tak, Shakti jest wiadomo najlepszy, bierze się go na pika i raczej się go mainuje. A takich bohaterów wartych uwagi to jest jeszcze oczywiście Gunnar, ze względu na zajebistą specjalizację. Jedi jest również bardzo zajebisty, ponieważ ma na samym starcie Resurrecta. Jeśli dostaje na trzecim poziomie ziemię, to od razu leci na maina, zdecydowanie. Alamer jest również bardzo dobry oraz Lorle jest dość okej, nie? Ponieważ jeśli się umie robić, grać Lorley, nią się gra bardzo ciężko, ale na przykład może zrobić maksymalnego shopa pierwszego dnia. I pierwszego dnia mieć 4 giganty, nie? A 4 giganty są dużo lepsze na przykład od takich ogórków, nie? Kogo mainować? Weź co, najchętniej sprawdziłbym do czwartego poziomu, który bohater da ziemię, nie? Jeśli Gunnar da magię ziemi, wydaje mi się, że zdecydowanie Gunnar, nie? Jeśli oboje dają ziemię... No to chyba też Gunnar, nie? No po prostu ma lepszą specjalizację. Problem jest tego typu Gunnara, że on nie daje plus speeda do ogórków, nie? I na przykład, jeszcze warto zaznaczyć, że na Ebusie, mogę wam nawet pokazać, na Ebusie jednostki z Nekropolii mają na dungeonie plus speeda. O, załóżmy, czekajcie, pokażę wam, MWCD1. Jednostki z Nekropolii, jakakolwiek jednostka z Nekropolii. Pa, pa, pa. O, taki licz, załóżmy, nie? Patrzcie, mamy zamek dungeon, a teren to jest teren z nekropolii, nie? I patrzcie, ja wejdę w tym momencie w te licze i one bazowo speeda mają 7, ale na tym terenie mają speeda 8, nie? I to jest bardzo problematyczne w robieniu głównie krypt, bo na przykład Shakti daje nam plus speeda do troglodytów i te ogórki naprawdę są dość szybkie. Jeśli nie mamy tego plus speeda, a jeszcze jednostki z nekropolii mają plus speeda, no to praktycznie jest niemożliwe zrobić krypty Gunnarem bez większych strat, nie? No, także tych bohaterów zasługujemy na uwagę i Shakti jest o tyle lepszy, że walki rozgrywa się łatwiej, bez większych strat, nie? Aha, jeszcze dobry jest również Dimmer, bo ma po prostu Meteor Shower na samym starcie, nie? Dobra, dalej, Stronghold. I tutaj najlepszym bohaterem na Ebusie jest zdecydowanie Tyraxor. Ze względu na to, że po pierwsze jest barbarzyńcą, czyli jedną z najlepszych klas w ogóle w Herosach. Druga sprawa jest to, że ma dwa fajne skille.
ponieważ ma ofensę oraz taktykę. I to jest lepsze w nim, że klasa wojownicza w ogóle dostaje propozycję magii co 4 levele, nie? I na przykład taki Crackhack, mimo że ma Advanced Offense, no to załóżmy na drugim levelu dostanie Expert Offense oraz załóżmy Mistycyzm i weźmiemy sobie Offense, a potem na trzecim levelu może dostać załóżmy Balistykę i Mistycyzm albo Sokoli Wzrok do wyboru, nie? I już tak naprawdę Crackhack jest zepsuty. A Tyraxor, jeśli na trzecim levelu dostanie załóżmy Sokoli Wzrok, zawsze możemy wziąć Advanced Taktykę, nie? O, cześć Forever, siemanko. Trick Splita trzeba zrobić, no, Pop Splita. Siema. Także Tyraxor jest tutaj, wydaje mi się, zdecydowanie top 1. No i druga sprawa jest taka, że ma 3 staki wilków, nie? Inni bohaterowie, jak widzicie, zaczynają z goblinami, wilkami i urkami, a Tyraxor zaczyna tylko i wyłącznie z psami w 3 stakach. Także tych psów po ulepszeniu jest ich bardzo dużo, no i po prostu one ładnie czyszczą, nie? Zdecydowanie, że Tyraxor jest barbarzyńcą, szybko mu wbije się ten offense, dużo ataku dostaje, to te psy mają w cholerę bardzo dużo damage'a, nie? Także wydaje mi się, że tutaj zdecydowanie top 1 jest Tyraxor. No i potem właśnie ci bohaterowie są tak na równi. Potem można brać albo Jabarkasa i czyścić wszystko na świniach, tylko że te świnie są dość słabe. Można brać Kragola, tylko że no wiecie jaki jest Kragol, nie? Można brać również Desse, ze względu na specjalizację w logistyce. Można brać Gundule, ze względu na fajną specjalizację oraz slowa na start w książce. No i ewentualnie Greczina, nie? I po prostu upować gobliny i czyścić na goblinach. Także no tak by to wyglądało, nie? No ale zdecydowanie top 1 jest Tyraxor. Dalej. Cytadela. W Cytadeli tutaj zdecydowanie top 1 jest według mnie Drakon, ze względu na to, że po pierwsze ma speckę w gnolach oraz ma 3 staki gnola, nie? Inni bohaterowie, jak widzicie, również dostarczają gnole, lizaki oraz na przykład ważki. A Drakon dostarcza 3 staki... 3 staki dostarcza gnoli, dzięki czemu mamy ich bardzo, bardzo dużo, nie? I takie... I on ma jeszcze... Zauważcie, że on ma na samym starcie 4 defa oraz ma arbor. Także wbijemy mu kilka levelów i tak naprawdę on może mieć 7 defensywy, expert armor i tak naprawdę dużo gnoli i on bardzo łatwo robi hiwki, nie? Robi bardzo łatwo rojowiska ważek. I to jest zajebiste, że po prostu tych wywek możemy mieć bardzo, bardzo, bardzo dużo, nie? Dzięki temu Drakonowi. Także tutaj top 1 wydaje mi się Drakon. Top 2 Hirek to jest Wystan, ze względu na speckę w lizakach oraz bardzo dużo lizaków. No wyspierający, przekorny Peter, o kurcze, witamy serdecznie przekornego Petera z powrotem. Zielonek prosiłbym o ogromny spam czajniczku dla przekornego. Bardzo serdecznie przekorny, witam. No i co, tradycyjnie, nagna czwartym, ziemi na breaku. Czego sobie życzysz? Dziękuję serdecznie za zostanie wspierającym, za odnowienie wsparcia. Witamy serdecznie, nie? Witamy. A czemu nie ten, co ma bazyliszki na start? Zaraz to mówię, wiesz? Także tak, pierwsze miejsce zdecydowanie Drakon, drugie miejsce zdecydowanie Wystan. Ja wam powiem szczerze, że ostatnio sobie tego Wystana testuję i Lizardy, ulepszone Lizardy, to jest cholerę silna jednostka, nie? Się wydaje, że o, Lizaki słabe, nie? Ale ulepszone Lizaki, one są, kurczę, naprawdę mega, mega, mega silne, nie? Także drugie miejsce Wystan, no i trzecie miejsce, no to jest albo Tazar, ze względu na to, że ma bardzo zajebistą specjalizację. Albo właśnie Bron, który dostarcza bazyliszki, a bazyliszki też są dość silne. Albo Alkin, ze względu na to, że ma bardzo fajne skille, czyli Armor plus Offense. Albo jeszcze Andra jest taka ciekawa, nie? Ponieważ ma bardzo fajną specjalizację. Masz słupka? Dzięki. Także tak, pierwsze miejsce Drakon, drugie miejsce Wystan, trzecie miejsce albo Tazar, albo Alkin, albo Andra, albo Bron, nie? Wydaje mi się, że w tej kompozycji. Dalej, Konflux. I tutaj zależy dużo. Czekajcie, się napiję, bo kurczę, tyle gadam, że aż zmęczony jestem trochę, nie? Poleciałeś z tymi... Nie no, lizaki, serio, ostatnio sobie testuję Wystana, trenuję sobie do Miro Rebusa i powiem ci, ulepszone lizaki są naprawdę mega, mega silne. One mają damage 2-5, kusznicy mają damage od 2 do 3, nie? Kusznicy mają damage od 2 do 3, strzelają 2 razy, czyli mają damage od 4 do 6 w teorii. Lizaki mają od 2 do 5, ale są dużo twardsze, nie? I chyba mają więcej ataku trochę. Także lizaki są słabsze od kuszników, ale naprawdę są silne, nie? Forever, dziękuję za subikę bardzo. Tu jeszcze było pytanko. Szkoda, że w zamku nie ma Sirmulicha plus 2 szybkości. Najebu się zablokowany, wiesz? Ponieważ ten Hirek, no, Sirmulich byłby trochę OP. Nie wiem, czy byłby brany na start, ale no, byłby mega, mega silny, nie? Jakby ktoś go trafił, załóżmy, w tawernie. No i tutaj konflikt. I tutaj dużo zależy od preferencji i umiejętności gracza, można powiedzieć. Z Jabba pijakiem, no. Patrzcie, jest tego, Ever. Jest Jabarkas, taki Hirek, podobny do niego. W konfluksie. I tutaj jest, kurczę, właśnie mówię, dużo zależy od preferencji i umiejętności gracza.
Wydaje mi się, że tobie dana jest Luna ze względu na jej firewalla, bo tak naprawdę jeśli ona dostanie Advanced Fire Magic oraz chyba 4 albo 5 spell powera, jest w stanie zrobić na jednej rusałce maxi picket, nie? To jest na jednej rusałce, gdzie my poświęcamy tylko i wyłącznie 12 punktów many. Nie, sorry, poświęcamy punktów many 18. Dostajemy 12 cyklopów aż, nie? 12 cyklopów. Luna tak naprawdę może breakować na jakieś czempiony, nagi, na cokolwiek, na samym firewallu, nie? Tylko że dużo osób nie umie za bardzo nią grać, ja też jakoś zajebiście nią nie gram, ale naprawdę ten healer ma gigantyczny potencjał i wydaje mi się, że to jest w ogóle najlepszy w ogóle bohater w grze, nie? Jak w tawernie sobie mogę bohatera wymarzyć, to najbardziej chcę właśnie Lunę dostać zawsze. Potem wydaje mi się, że najlepszy jest Grindan, ze względu na to, że po pierwsze ma dość fajną spelskę, czyli daje golda, po drugie ma wisdom oraz ziemię na start, także tak naprawdę on ma na samym starcie już ziemię, a po trzecie jest to, że on ma slow w tawernie, znaczy slow ma w księdze na samym początku, nie? Także tak naprawdę my mu wbijamy trochę expa, wbijamy mu ten trzeci, czwarty level i on już ma slowa, nie? Tak jak w innych zamkach staramy się o slowa, żeby gdzieś tam w piątym, szóstym dniu dobić, tak naprawdę w konfluksie, gdzie weźmiemy Grindana, on już slowa może mieć w pierwszym dniu i to jest, kurczę, gigantyczna przewaga. Ulepszamy sobie burzaki i te burzaki tak naprawdę z slowem, jakimś blessem też bardzo ładnie czyszczą, nie? Także top jeden wydaje mi się Luna. Welcome. Potem wydaje mi się, że drugi jest Grindan, no i trzecie miejsce wydaje mi się, że chyba Labefa, nie? Miszka TV, dziękuję za subika bardzo. Labefa jest gorsza od Grindana z tego powodu, że ona praktycznie, patrzcie, zaczyna z tym samym, ponieważ z ziemią na start, ale minusem jest to, że ma gorszą specjalizację, bo ma specjalizację w tą skinie, a druga sprawa jest taka, że ona nie ma na samym starcie slowa. Grindan jak zacznie, on ma na samym, od razu ma w księdze slowa. Ona od razu w księdze slowa nie ma, nie? Jeśli zbudujemy gildię magów i tam nie dostaniemy slowa, zrolujemy kilka razy, no to tak naprawdę ta szybka ziemia nam się nie opłaci, bo nie będzie slowa w gildii, nie? A on już slowa ma na samym początku, więc możemy być o to pewni. Nie znam się, no profesorem czy profesorem, trochę wiem o niej, wiesz? A ci od żywiołaków ziemi plus tutaj... wiesz co, oni są słabi ze względu na to, że żywiołaków ziemi bardzo późno budujemy, wiesz? Bardzo późno ich budujemy, o ile w ogóle je zbudujemy. Także w konfluksie raczej gra się pod magów. Zdecydowanie gra się pod magów, nie? Także pierwsze miejsce Luna, drugie miejsce Grindan, trzecie miejsce Labefa. Potem można tam ewentualnie Cielaka sprawdzić, Brisse. Może tego Monera, bo dostarczy trochę burzaków. No ale wydaje mi się, tak jak powiedziałem, top 3 to jest, nie? Zapis live'a? Tak, zapis live'a powinien być. A Moner? Moner jest spoko, ponieważ ma drugi najlepszy skill w grze, czyli logistykę, oraz trzeci najlepszy skill w grze, czyli offense. W dodatku zaczyna z dwoma stakami burzaków, ale minusem jest to, że on nie ma żadnej magii na start, nie wiesz? Nie ma żadnej magii, także ulepszymy co prawda te żywiołaki burzy, ale tak naprawdę w ogóle... no nie wyczyścimy żadnych ciężkich lokacji ze względu na to, że nie mamy masowego spowolnienia, nie? Także Moner jest spoko. Bardzo fajnie jest na przykład wziąć Grindana i w tawernie dostać Monera, nie? To jest wtedy zajebista sprawa. Passive jest trochę gorszy od Monera, wiesz? Passive jest tak naprawdę kopia Monera, tylko że trochę gorsza. Bo zamiast logistyki to on ma po prostu artylerię. No ale tak jak powiedziałem, pierwsze miejsce Runa, drugie miejsce Grindan, trzecie miejsce Labefa. Bam, bam. Dobra, przechodzimy dalej. Cove. Cove to jest nowy zamek w dodatku Horn of the Abyss. Po polsku nazywa się on Przystań. I wydaje mi się, że tutaj gra się raczej Cassiopeia jest najlepsza. Ze względu na to, że zaczyna z trzema stakami nimf. Dzięki czemu mamy ich bardzo dużo w armii. A druga sprawa jest taka, że ona ma ofensa oraz taktykę na start, nie? Czyli bardzo dwa fajne skille. Tak samo jak zaczynał Tyraxor, offense plus taktyka. Ona zaczyna również z tym samym, nie? Także tutaj zdecydowanie top 1 jest Cassiopeia. Co mnie bardzo dziwi, Ruscy, jak oglądam często streamy Rusków, praktycznie każdy Rusek na jebusie bierze Dereka. To mnie bardzo dziwi, ponieważ wydaje mi się, że Derek, on jest spoko bohaterem, ale wydaje mi się, że od Cassiopeii jest dużo, dużo gorszy, nie? Ze względu na to, że tych po prostu, pierwsza sprawa, ich jest mniej. Druga sprawa jest taka, że taktyka jest dużo lepsza od leadershipki. Trzecia sprawa jest taka, że... co ja chciałem powiedzieć? Zapomniałem, co chciałem powiedzieć. Są wolniejsi, o, po prostu są wolniejsi ci majtkowie, nie? Bo oni na ulepszeniu mają 6 speeda, a one na ulepszeniu mają 8 speeda, nie? Także nie wiem, czemu wszyscy Ruscy bierzą Dereka, nie? No ale nie, może nie odkryłem jeszcze jego potencjału, mało nim grałem, no to nie wiem, nie? No ale wydaje mi się, że zdecydowanie Cassiopeia to jest top 1, w pierwszym dniu upgrade'uje się nimfy i tak naprawdę możemy maxy piketa zrobić w drugim dniu już, nie? Cześć Benami, siemanko, siemka.
1, 2, 3, 1, a to zajebiście, ja jak byłem new, tego, ja jak zaczynałem grać w Herosy, to wychodziłem w drugim miesiącu, kolego, wiesz? Nie jakieś Herosy, Dual już nie istnieje, wiesz, forever. Minikonsa bez strat. Nie, Derek ma z mini konsą, w sensie on ją zrobi, ale on straci z 4-5 majtków, nie? A Cassiopeia zrobi również mini konsa bez w ogóle żadnych strat. Także Cassiopeia też jest ten plus, że robi maxi, znaczy mini konsa pierwszego dnia bez strat. A Derek na tej mini konsie potraci, nie? Norbit, potem powiem, dobra? Najpierw odpowiem na te pytania przygotowane. Siwy step. Dziękuję za subika bardzo. Także tutaj tak, top 1 Cassiopeia. Drugie miejsce zajmuje Derek, no i trzecie miejsce znowu jest takie niepewne, no bo to albo Corks ze względu na fajną specjalizację w ofensie, albo Jeremy ze względu na armatkę, albo Annabelle ze względu na dużo staków piratów, albo Eovatius ze względu na klona, nie? Może potrójnie klonować. Także no tutaj pierwsze miejsce Cassiopeia, drugie miejsce Derek, trzecie miejsce jeden właśnie z tych bohaterów. Zapis tak, zapis powinien być, kolego, wiesz? Derek robi hiwki, tak, tylko a Cassiopeia znowu robi pikety, wiesz? Także to jest, kurczę, zależy od mapy. Jeśli będzie dużo hiwek, no to lepszy jest, wiadomo, Derek. Jeśli będzie dużo piketów, no to zdecydowanie lepsza jest Cassiopeia, nie? I do hiwki spoko. Są Tachowi, tylko że oni dużo, dużo mniej biją, wiesz? Tak jak w pierwszym dniu taka Oceanida może zawalić za około 200 damage'a, tak ten majtek więcej niż 125 nie walnie, nie? Także mamy do wyboru, albo jednostka trochę twardsza, wolniejsza, która mniej bije, albo jednostka, która jest papierowa, ale dużo bije oraz dużo szybsza jest, nie? Team Jeremiasz. Także tak, tutaj mniej więcej piki bohaterów omówiłem, zobaczymy jak dalej. Kurczę, ale czuję się trochę zmęczony, powiem wam szczerze, bo tyle gadam. I z Bartem potem. My nie, właśnie nie, ja mam muzykę przygotowaną, wiesz? Nic nie dodawałem. Dobra, kolejne pytanko. Kolejne pytanko od Mikiksa 13. Jakie jest twoje ulubione miasto? Moim ulubionym zamkiem jest Rampart. Bardzo lubię nim grać, tak naprawdę jest prosty do obsługi, nie jest jakiś skomplikowany oraz ma silne jednostki, fajnego bohatera. Bardzo przyjemny, nie? Także ja najbardziej lubię grać Rampartem. Moim ulubionym bohaterem jest Gunnar. Ze względu na to, że... Znaczy on nie jest najlepszy, ale jest ulubionym moim. Ze względu, że ma zajebiste... Zajebiste ten taki awatar. Mi się podoba taki byk i tutaj taką tarczę ma, nie? No i swoją drogą ma też zajebistą specjalizację. Jak dostanie ziemię, to jest fajny kocur, nie? Także bardzo lubię Gunnara. Ulubiona jednostka. Moją ulubioną jednostką jest zdecydowanie sułtański Ifrit. Ponieważ ma zajebisty model, jest w cholerę silny oraz ma aż 13 prędkości, nie? Mega, 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 mega lubię sułtany mieć. Nie cierpię ich mieć na breaku, bo one są silne, ale po prostu lubię ich model, nie? Lubię sułtany, tytany też są zajebiste. Tak, patrzę sobie na szybkości, czy tu jest gdzieś jakiś sułtan. Tu jest sułtan, ale nie ulepszony, ja lubię ulepszone, nie? Zwykły mi się aż tak nie podoba, ale ulepszony jest zajebisty. Czy tu są gdzieś sułtany jakieś? Nie ma chyba sułtanów. Ale bardzo lubię sułtany, wiesz, moja ulubiona. I od kiedy gram w Herosy? Herosy grałem jak miałem ile? Z 6 lat może, 6, 7, 8 lat miałem, to grałem w Herosy. A tak PvP, no to gram mniej więcej 1,5 roku, wiesz, jakoś w tych okolicach. Tytan najlepszy. Skąd masz archanioły? Ja kody wpisałem, wiesz? NWCD1 wpisałem, kolego. Mi się głos zmienił mega. Mam trochę chrypkę, wiesz, bo teraz już kurde od godziny gadam, 1,5 godziny już live jest, lol. Od 1,5 godziny gadam, ale chcę jak najdokładniej wytłumaczyć i... No ale głos mi się trochę zmienił, no jest... Po mutacji. No, także tu odpowiedziałem. Kolejne pytanko jest oczywiście od już patrzymy, od Kondzia. Co sądzisz o nowym zamku Faktory, który wyjdzie w 2020 roku? Znaczy ja jakoś mocno nie śledziłem tego zamku. Wiem, że jest trailer. Czekajcie, może znajdę go na YouTubie, byśmy go razem zobaczyli, co? Trailer. Czekajcie, już patrzę. Factory Heroes 3. Tak, tutaj jest ten trailer. Lol, to już ma 115 tysięcy wyświetleń, nie? Czekajcie, zatrzymamy sobie muzykę. Ja przełączę scenę i pokażę wam ten trailer, jeśli jesteście zainteresowani, nie? Tak, tutaj jest, to jest w ogóle filmik od jednego z oficjalnych tam członków HOTA, nie? Także tu jest, on jakąś tam mapkę ma. Tutaj brał jakiegoś Eagle Eye'a. To jest też, kurczę, jakieś znaczenie, że Eagle Eye będzie zmieniony w kolejnej wersji HOTY. Scouting może też będzie zmieniony.
I on sobie tutaj zbiera i zauważcie, że tam zaraz pojawi się nowy zamek, nie? W ogóle zobaczcie, jaki tu jest teren. Tu jest takie pomarańczowe coś, także taki będzie nowy teren z tego zamku, czyli factory, nie? O, i tak muzyka jest. I tak wygląda ten nowy zamek, nie? Tutaj mamy podgląd bohatera, tacy będą bohaterowie. Jednostki to będą halflingi. I właśnie tak wygląda model miasta. I on będzie, ten zamek, dodany w 2020 roku, na przełomie właśnie Sylwestra. I to jest ciekawa sprawa, bo... No nowy zamek w Chocie, nie? Ja już wtedy widzę, jaka będzie liczba oglądających na nowym mieście, nie? Także wydaje mi się, że spoko, że coś takiego wprowadzają, ale ja się jakoś mocno nie ekscytuję, bo chcę, żeby zbalansowali obecną metę PvP, nie? Jakim jest po prostu szybka ziemia oraz nagi na breaku. Także, ale wydaje mi się, że spoko, że kombinują, nie? Że tak jak, mam nadzieję, że ten zamek będzie zbalansowany. Kof jest akurat dość fajnie zbalansowany, ale nie wiem, jak będzie z tym Factory, nie? Nie, ja Borat nie będę komentować, wiesz? No, także wydaje mi się, mam takie podejście neutralne, nie? Fajnie, że coś robią, ale chciałbym, żeby zajęli się ziemią i slowem. Licytacja Factory z 10 koła, no. Ty, ale to by było zajebiste, nie? Jakby dodali zamek, który jest mocniejszy od nekropolii. Ja sobie nie wyobrażam zamka mocniejszego od nekro, nie? A tutaj takiego by dodali, kurczę, to by było grubo. Dobra, kolejne pytanko. Kolejne pytanko jest od kogo? Kolejne pytanko jest od, już patrzę, wyświetlam, od Ansisa. Jak robić czercia z zamkami, które nie dysponują szybkimi strzelcami? Jak ustalić power stack, jak rozbijać i pozycjonować się jedynkami? W sumie w tym jednym pytaniu też mogę zawrzeć sprawę krypt wszelkiego rodzaju. Jak robić churchyardy jednostkami, które nie są strzelcami? Już pokazuję. Możemy wziąć dla przykładu... Nie, może być kołów, załóżmy, nie? Szukamy sobie na szybkości jakiegoś churchyardu. Cezaro Team, dziękuję za subikę bardzo. Czekaj, czy tu jest jakiś churchyard na tej mapie? O, tu jest churchyard, dobra. Także już pokazuję. Tutaj oczywiście nie mamy strzelców. Będziemy robić churchyard na oceanidach. I teraz tak, pierwsza sprawa, musimy określić to, czy nasze oceanidy są w stanie zbić 20 zombiaków na hita, nie? Jeśli na przykład tych oceanid będziemy mieli 130, albo będziemy mieli załóżmy 5 ataku expert offense, albo załóżmy blessa, no to możemy po prostu wbić w churchyard w tej kompozycji, że po prostu wbić i one-shotować dane zombiaki, nie? I to jest wtedy bardzo łatwe. No czekajcie, może wam pokażę. Postaram się wbić ten expert offense. Tej walki nie zrobiłem idealnie, nie? Czekaj, postaram się wbić expert offense. Teraz tych oceanit trochę. O, ziemię w ogóle kasę pojadała, ładnie. Dajcie mi sekundkę. Dobra, expert offka. Tu jest jeszcze dwa oceanidy. To 3, kurczę, szkoda, że trochę straciłem, nie? Czy ja tu mam jeszcze jakieś duele oceanidy? Nie mam już za bardzo. O lol, tu jest w ogóle Gladius. A czekajcie, zrobimy tak, może będzie łatwiej. Tak, wezmę tego Gladiusa. Chcę po prostu zobrazować, że załóżmy zamiast tego Gladiusa mamy dużo więcej oceanit albo blessa, nie? I załóżmy, że jeśli my jesteśmy pewni, że te 103 oceanidy z naszymi statystykami i tak dalej są w stanie zbić 20 zombiaków, no to robimy po prostu w tej kompozycji, nie? Tu rzucamy sobie waita. No i po prostu sobie one-shotujemy te zombiaki. I to jest po prostu bardzo, bardzo łatwa walka, nie? Hops, one-shot. Tu możemy się ustawić. Tutaj trochę uciec. Dać sobie waita, znowu walnąć. Waitior. Hit. No i best round robimy, nie? W takiej kompozycji. Ale są znowu przypadki, w których... tyle damage'a nie mamy z tych oceanit. Także musimy po prostu zdejmować konterki, nie? Gladius obok, no. Czekajcie, już wam pokazuję na szybkości. Jak to zrobić, załóżmy pierwszego dnia, gdzie mamy tylko basic offense, mamy trochę mało tych oceanit. Także już wam pokazuję. Tak, załóżmy, że mamy 3 ataku, basic offkę, 84 oceanidy, nie? No to tak, wbijamy sobie w churchyard, zrobimy sobie w tej kompozycji, że power stack na środku oraz robimy one stacki, wbijamy sobie w to i tak, tutaj stajemy sobie tu,
ty robisz tutaj? Ty ściągasz kontrolkę z tej dwudziestki. Tu rzucamy Wejcika. Stracker, dzięki Clifford. Tu stajemy sobie tutaj. Ty tu i ty tutaj, nie? I tak, ty sobie bijesz raz i zobaczcie, myśmy nie one-shotowali, nie? I musimy jeszcze raz tym power stackiem jeszcze raz walnąć w niego. Także tak, bijemy jeszcze raz w niego. Tu robimy tutaj, zombiaki idą w te jedynki. Ty sobie stajesz tutaj. Te jedynki odciągają, ty uciekasz. O! I teraz tak, nasz palec tak może rzucić swobodnie sobie Wejcika. Ty uciekasz tutaj. Ja to robię tak mniej więcej na oko jakby co, nie? Ops, ty ściągasz sobie konterkę z tej dwudziestki, ty tutaj. No i tak, nasz palec tak wjeżdża raz. I znowu uciekamy. Jest to trochę bardziej problematyczne i robi się to dłużej. Aczkolwiek, no, jest taka możliwość, nie? Ty tutaj, ty tutaj, ty uciekasz sobie. No i znowu nasz power stack może sobie rzucić Wejcika, nie? Swobodnie. Także hops, Wejcior. Ty tutaj, ty konterkę ściągasz. Hit jeden, uciekamy, uciekamy. Tak, konterka z tego sobie ściągamy. Po prostu trzeba ściągać te kontry, nie? Bo nasza Oceanida nie one-shotuje. Jakbym ja nie ściągał kontrataków, to tu by mi 5 zombiaków oddało, tu by mi 3 zombiaki oddały, tu by mi 8 zombiaków oddało i w końcu ja bym potracił wszystkie Oceanidy i w końcu się wyrąbał, nie? A tak to ja robię sobie na spokojnie, tracąc 6 Oceanid, nie? Te 6 Oceanid jest nie do uniknienia, bo to po prostu kontrataki ściąga. No i teraz sobie mogę dobić. Ops. No i jeśli zrobimy dobrze, no to stracimy. O, 6 oceanid, ale zrobione, nie? Dostajemy offense, jakiś artefakcik. Także jest taka możliwość. Po prostu trzeba ściągać kontrataki, nie? Jeszcze tak na szybkości powiem, czy da się zrobić każdym zamkiem. Castrem się da. Wiadomo, apkuśnika i po prostu apkuśniki robią solo. Dalej, rampart. Oczywiście robią elfy. Churchyard jak najbardziej. Trzeba mieć minimalnie chyba 13 elfów, można mieć ewentualnie 12, jeśli ma się basic archery, nie? Czyli Kyrę potrzebuje minimalnie 12 elfów do zrobienia churchyarda, nie? Dalej, tower. Towerem chyba się nie da. W sensie da się, ale nie pierwszego dnia, nie? Każdy zamek może zrobić churchyard w pierwszym dniu, tylko nie tower, bo w pierwszym dniu w towerze budujemy up gremlina. A Gremlin jest przypał o tyle taki, że on ma tylko 8 strzałek, nie? Także 8 strzałek po prostu nie wystarczy tych strzałek, żeby wystrzelać 120 zombiaków, nie? Także czekajcie, zobaczymy, czy tu jest gdzieś churchyard. Co tutaj pokazuje na szybkości? Jakiś churchyard, churchyard. O kurczę, o jest, tutaj, dobra. Także tak, ja sobie upgrade'uję pierwszego dnia gremliny, jak to się zwykle robi. I jakbym ja wszedł z samymi gremlinami, no to ja bym się wyrąbał, nie? Patrzcie, wejdę sobie tutaj. I one speedowo są ok, bo one mają 6 speeda, czyli wystarczy. Ale one po prostu mają za mało strzałek, nie? Kwestia z tego, że trzeba drugiego, w drugim dniu zbudować im tego wózek z amunicją i z wózkiem dopiero, gdy one mają wtedy nieskończony strzałek, można sobie w churchyard wejść, nie? I też ważna sprawa, że wózek i tak dalej działa w churchyardzie, tylko że go nie widać, nie? Tak, w towerze trzeba wózek, także albo taki budynek, gdzie można kupić machiny na mapie, albo po prostu w towerze kupić, nie? Wózek z amunicją. Także tutaj tower to jest chyba jedyny zamek, który nie robi churcha w pierwszym dniu. No i zobaczcie, ja już mam tylko 6 strzałek, a ile jeszcze zombiaków zostało, nie? Także no pierwszego dnia się nie da. Mogę jeszcze tutaj coś pobudować, ale no już mam 5 strzałek tylko, a jeszcze tyle zombiaków, nie? Także tower nie daje rady w pierwszym dniu. Dalej, Inferno bardzo łatwo robi. Kalem robi się normalnie tak jak na łucznikach, bardzo prosto. A Ignatiusem robi się dokładnie w ten sam sposób, jak pokazałem na Oceanidach, nie? Ze ściąganiem kontrataków. Dalej, Nekropolia robi bardzo łatwo. Minusem jest taki, że zombiaki na terenie nekro mają plus speeda, ale szkielety tak czy siak dadzą radę, bo są w cholerę silne, nie? W tawernie nie ma hilka z wózkiem, wiesz, z tego co kojarzę. Czy tu mamy jakiś churchyard? Tak, tutaj jest churchyardzik. Czekajcie, pokażę wam jak się go robi. Załóżmy, że tutaj wszystko przemylimy sobie. No i mamy te 160 szkieletów.
No i robi się bardzo podobnie jak na Ocarinach, nie? Bardzo podobnie, z tym, że te szkielety raczej one-shotują. Ale nie można mieć tak jak Oceanidy w jednym stacku, bo tu zombiaki mają plus speeda, nie? I po prostu nie da się tak zrobić jak na Oceanidach. No ale tak, hops, tutaj one-shot poleciał, ty odciągasz. Tak jest, w tej kompozycji ty sobie uciekasz, ty bijesz w niego, ty uciekasz, ty uciekasz. Ops, te podchodzą, pyk, pyk. No i easy, nie? Cztery szkielety, ziemniaczek, sześć szkieletów dostaliśmy, także w podobny sposób jak na Oceanidach się go robi. Także Necro również jest w stanie to zrobić. Dalej, Dungeon. Dungeon ma też problem. Dungeon w sumie też nie robi tego bardzo łatwo, ze względu na to, że tutaj zombiaki mają plus speeda, nie? A nasze jednostki z lochu plus speeda znowu nie mają, nie? Także czekajcie, zobaczymy, czy tu jest gdzieś churchyard. Ogórki, zaraz patrzę, no właśnie patrzę. Churchyard. Tu jest churchyard, dobra. Także tak, wiadomo, dajemy sobie, upujemy ogóras, trochę ich tam załóżmy mamy. I w churchyard, jeśli już miałbym wchodzić, no to robiłbym w tej kompozycji, nie? Power stack, ogórka oraz harpie. I to jest tutaj trochę problematyczne, bo tu zombiaki mają plus speeda, nie? I one są, kurczę, mega szybkie. No ale postaram się przynajmniej zrobić podobnie, tak jak to robiłem na nekropolii, nie? Zobaczymy, w ilu procentach mi to wyjdzie. No i ogórki znowu trochę mniej biją w porównaniu do szkieletów, nie? Także tu cztery zombiaki zaatakują, tu gdzieś dwa zombiaki zaatakują i trochę tych ogórków mimo wszystko stracimy, nie? O, tu już poszło kolejny ogórek. O, patrzcie, i tutaj mimo wszystko trochę potraciłem, nie? Tak, i ja straciłem aż 10 ogórasów, nie? Co prawda zrobiłem, ale ze stratami, także... Także Tower nie robi churchyardów w ogóle. Dungeon robi, ale ze stratami. Stronghold, a właśnie, Stronghold. Stronghold też nie robi churchyardów w pierwszym dniu. Stronghold jest w stanie zrobić churchyardy dopiero w drugim dniu, nie? Ponieważ pierwszego dnia upgrade'ujemy gobliny, a dopiero drugiego dnia upgrade'ujemy sobie wilki, nie? Także Stronghold ma też również ten minus. Patrzcie, pierwszego dnia nie mogę postawić, jest potrzebne są gobliny. Także ulepszamy sobie gobliny i dopiero drugiego dnia jesteśmy w stanie zrobić churchyard, nie? Z ulepszonymi pieskami. No ale mogę wam pokazać... O, tu jest w ogóle lol, chaining na mnie, no, trzeba się to... Czekajcie, mogę wam pokazać mniej więcej jak to zrobić. No tu się trochę inaczej to robi. Tak, bierze się wilki oraz one stacki goblina i to wystarczy, nie? Tak, tutaj Wager, ty tu, ty konterkę zbijasz. Ops. Tak, ustawia się tutaj, jeden zombiek leży, rzucamy Waita, ty stajesz tu, ty ściągasz konterkę, ty tu. Stajesz tutaj, pyk. Wager, ty tutaj, ty konterkę, ty tutaj. Tak jest, wilczek tu. Wait, ty uciekasz, ty konterkę. Pyk, wilkiem uciekamy. No i to jest bardzo proste, nie? Tracimy tak naprawdę tylko te gobliny, które wzięliśmy. Nic więcej. Pyk, wait, konterka, no i dwa hity. No i easy, 6 tych tracimy, mamy XP-ka, mamy jakiś artefakt, nie? Także Stronghold również jest w stanie to podjąć tylko i wyłącznie w drugim dniu. Dalej, Stadele jest w stanie podjąć bardzo łatwo na gnolach. Conflux jest w stanie, ale ze stratami, nie? Potrzebne są aburzaki, także Conflux również w drugim dniu. No a Kof pokazałem, da się zrobić w pierwszym dniu, nie? Cześć Loko Polako, siemanko, witaj. Siema. Mali, witaj serdecznie, siema. Ja jednym z najlepszych streamerów jestem. Ile już to YouTube robię? Teraz we wrześniu będzie rok, wiesz? Dobra, także kolejne pytanko. Kolejne pytanko od Kajeta. Kajet zadał pytanie, dlaczego grasz fabularną mapę o Diablo 2, skoro nie znasz Diablo 2? Nie uważasz, że to odbieranie sobie przyjemności z wyłapywania jakiegokolwiek smaczka umieszczonego na tej mapie? Kajet po części ma rację, bo raczej większość osób przechodzących tą mapę w Diablo 2 grało, nie? Ale ja znowu grałem w Heroski
Tak typowo PHP. Ja jestem znowu ciekaw z tej strony tej mapy, czym ona się różni bardziej od tego jebusika i do zrobienia, znaczy tego, od, czym się tak różni od jebusa, nie? Ja mam porównania zwykłe Horosy, czyli ta fabularka, oraz PHP, a większość osób ma tego. A większość osób ma porównanie Heroski z tego oraz Diabolo, nie? Także nie, wydaje mi się, że może trochę źle, że to przechodzę bez Diabolo, ale z drugiej strony bardzo dobrze mniej więcej znam PvP, nie? Więc jestem ciekaw, jak to się przełoży po prostu na fabularkę, nie? Także wydaje mi się, że kilka smaczków może tam nie znam i tak dalej. Trochę fabuły. No ale znowu tak z drugiej strony jestem ciekaw, czym się bardziej taka fabularka różni od jebusika, nie? Na przykład jest dużo force fielda się używa w fabularkach, blindów i tak dalej, nie? Ale myślę, że jest okej. Okay. Dobra, kolejne pytanko. Kolejne pytanko od Laredra David. Jest pierwszy dzień, grasz Inferno lub Konstruksem, Armageddon czy Exp, Ziemia i Slow Guildi? Załóżmy, mówisz taki scenariusz, że grałbym Inferno, ja? I miałbym pierwszego dnia już Armageddon dostępny. Albo Mass Slowa i Mass Ziemię. No to wybrałbym zdecydowanie Mass Slowa. Ze względu na to, że na Armageddon po pierwsze nie miałbym many, nie miałbym jednostki odpornej na ogień, szybko, a po drugie nie miałbym też spell powera, nie? Także zdecydowanie Mass Slow oraz... Maslo oraz ziemię, nie? Także tak, tutaj na to pytanko, no zdecydowanie tutaj slow i ziemia, ponieważ mogę rozgrywać konserwy, tak naprawdę wszystko, nie? A na Armageddon trzeba mieć minimum te kilka many, znaczy kilkanaście many by się przydało, jakiś spell power i jednostkę odporną na ogień, nie? A my w Inferno jednostki na ogień szybko nie wybudujemy, dopiero na ifryty, a to piąty dzień jest. Tylko czysta walka i gra. Dobra, kolejne pytanko. Kolejne pytanko również od Laredry David. Hirka, z jaką specjalnością oraz ewentualnie czarem dodałbyś do jakiego zamku ze względu na słabych bohaterów? Dodałbym na pewno w towerze, ponieważ, no tak jak mówiłem, tu nie ma dobrych bohaterów. Dodałbym zdecydowanie Hirka ze specjalnością w gremlinach, ponieważ tych gremlinów kolekcjonujemy, ale nie ma jako tako bohatera ze specjalizacją, więc to bym dodał, nie? Żeby był Hirek ze specką w gremlinach i tych gremlinów naprawdę byłoby, no, dość sporo. Byłoby ich dość sporo i wtedy po prostu by się upgrade'owało i może nawet w pierwszym dniu zrobilibyśmy church'a wtedy, nie? Patrzcie, my zbieramy z dwóch... O, Pygram jeszcze się trafił, czyli najgorzej na świecie, bo nie dostarcza gremlinów. Tak, my sobie te gremliny zbieramy, no i mamy ich tam sztuk średnio z 80, no ale ze specką byśmy mieli ich z 110, nie? I wtedy tower nie byłby aż tak syfiasty, jak jest obecnie. No, także tutaj tak wygląda. Kolejne pytanko jest od Craftfisha. Craftfish zapytał, poza psuciem oczu podczas grania w ciemności, w czym ten tower jest dobry? Myśmy się tego towera uczepili, co? Tower, w czym jest dobry? No tower jest dobry w tym, że ma dość silną jednostkę siódmego poziomu, nie? Także jeśli gierka przerodzi się w late game, w sensie... drugi, trzeci, czwarty tydzień nawet, no to mamy mega silną jednostkę siódmego poziomu, nie? Gdzie zrobimy sobie kilka shopów na pustyni, kilka na biomie, ulepszymy sobie jeszcze jakiś duel giganta i tak naprawdę możemy mieć z 15 tytanów, nie? Także to jest dość fajne, że mamy tytany. Dżiny to jest, kurczę, chyba najzajebistsza rzecz w towerze, ponieważ ulepszone dżiny tak naprawdę... Zobaczcie sobie mój zapis gierki z majstrem, jak grałem, nie? Ja sobie wyszedłem na 150 gremlinach, które na breaku w Minotaury biły po 1500 damage'a, gremliny. 150 gremlinów biło po 1,5 kapcia damage'a, nie? Także to jest gigantyczny plus ulepszone dżiny, nie? Dlatego, że one rzucają spele, są w stanie spowodować, że gargule zamiast 50 damage'a, zada tego damage'a 500, załóżmy, nie? Rzucą Slayera, Prayera i jeszcze inne cuda na kiju. No i no to dżiny, nie? Czyli tak, Tytan, dżin oraz, no co jest jeszcze takim plusem? Gildia. Gildia jest gigantycznym plusem, ze względu na to... No nie umiem tego wpisać, kodu. Ze względu na to, że ona ma bardzo dużą szansę na takie czary jak Dimension oraz Fly i ma jeszcze bibliotekę, nie? Także dodaje do każdego poziomu jeszcze jednego więcej spela. Na jebusie raczej gildii się nie buduje, ale na innych szablonach jak 6LM10A albo H7M1 to znowu gildia jest mega, mega ważnym aspektem, nie? Także no takie trzy największe plusy, no to Tytan, Dżin oraz Gildia, nie? Z czego tak naprawdę ten pierwszy aspekt jebusa raczej nie dotyczy i ten trzeci aspekt też jebusa nie dotyczy. Dlatego tower na jebusie jest mega słaby.
no też dość ładny jest tower, tylko mnie zawsze oczy bolą jak nim gram. Także no te trzy plusy, z czego tylko tak naprawdę ten jeden plus jest na jebusiku, nie? Dobra, kolejne pytanko. Kolejne pytanko zadał Dede Filipek. Jakie są najlepsze sposoby, aby efektywnie jebaszyć problematyczne breaki typu tytany, cyce i fryty, enchantersi, arcydiabły, archy i tak dalej? Jak wyjść Luno na sutany, czy Danielu kiedyś wróci? Może zacznę od końca. Danielu nadal streamuje, ale na Facebooku. Także wpiszcie sobie Dawidu91 na fejsie, powinno być. Lunem na sutany się wyjść da, ale musisz mieć w cholerę silne wojsko. A na firewallu no to nie wyjdziesz, bo one są odporne. I tak, jak wyjść na takie typu breaki? No to załóżmy, czekać, wpiszę sobie kody. Tak, tydzień temu to była, no? Ta gierka z majstrem. Także tak, o, jaki fajny pog mamy w ogóle, ładny. Trudne breaki, o, te cyce wszystkie, co wymieniłeś. Tu są behemoty. Tu są wundrze. O, arcydiabły. Arcydiabły są na tyle problematyczne, że musisz mieć naprawdę silne wojsko na nie, nie? Zależy. Fajne jest to, że akurat jest dość obojętne, jakiego typu to jest wojsko. Ważna sprawa jest taktyka na nie, nie? Jeśli masz taktykę, możesz ustawić swoje wojsko zabezpieczone mięsem, załóżmy cyklopy albo wywerny, i one w pierwszej turze wjadą w to mięso, nie? Wjadą ci w to mięso i załóżmy, jak ty masz te 30 wywek albo cyklopów, to one wjadą w to mięso, rzucić na nie slowa i wywka raz walnie, jeden stag leży, drugi raz walnie, drugi stag leży, nie? Także bardzo ważna jest taktyka. Na te breaki, co wymieniłeś, czyli cyce, tytany i tak naprawdę to wszystko, co wymieniłeś, mega, mega ważna jest taktyka, nie? Na sutany również, bo blokujesz te ważne staki, te ważne staki blokujesz sobie w przypadku jednostek mele mięsem i po prostu obijasz, a na strzelców po prostu masz szybsze dojście, nie? Rzucasz maslowa i każda twoja jednostka dochodzi do nich. Czyli miałem się, Manko, witaj. Także no na te breaki, co wymieniłeś, bardzo, bardzo ważna jest taktyka, nie? Wydaje mi się, że taktyka jest uniwersalna. Jeśli masz cyklopy i załóżmy jakieś, nie wiem, wolne giganty, załóżmy z eksperymentali, no to na ekspert taktyce giganty dolatują do cyklopów i blokują je w pierwszej turze, nie? Bez taktyki musiałbyś mieć ewentualnie mass haste'a. I rezurek, no. Albo haste'a, no. Albo mas powietrze oraz mas haste'a, nie? Ale raczej wolałbym tak czy siak taktykę oraz ziemię mieć, wydaje mi się. Bo cię pozwala na rzucanie stąski, na shieldów i tak dalej. No, także taktyka, nie? Taktyka jest taka bardzo uniwersalna. Dobra, ciśniemy z kolejnym pytankiem. Kolejne pytanko jest od Trubarana. Jedno skomplikowane pytanie. Załóżmy, że mamy dwóch baterów bez żadnych jednostek. Da się to uzyskać przy momencie żywiołaki podczas walki, a potem podając się. Co jest zdanie, gdy dwaj tacy bohaterowie się spotkają we wszystkich możliwych wariantach, typu posiadanie balisty, posiadanie machiny wojennej zadającej obrażenia, elementyka z amunicją, atakowanie, bronię się w zamku, posiadanie artylerii, balistyki itp. Jeśli spotka się dwóch bohaterów bez jakiejkolwiek jednostki, to po prostu walka się z automatu skończy i obaj bohaterowie zginą, wiesz? To akurat ostatnio chyba sprawdzałem. Po prostu walka się, ledwo co zacznie, od razu jest, że przegrana walka z obu stron i obaj bohaterowie po prostu giną, nie? W takim przypadku. W pierwszym dniu konie tak, powinieneś zrobić, wiesz, tylko uważaj na... Fajnie byś miał, jakbyś miał ducha opresji albo taktykę, bo jak ci zmoralują i wiadomo, w kuszników to jest rip. Dobra, kolejne pytanko. Kolejne pytanko jest od kogo? Od Arach Toronto. Jeżeli ty i przeciwnik wywalicie się w walce, na przykład przez Armageddon, to jakie są zasady dotyczące odkopywania Hirka w tawernie? W Hocie ostatnio to zmienili i jeśli jakiś bohater zginie przez Armageddon po prostu, no to on jest na samym dnie tawerny, można powiedzieć, nie? Także trzeba by było przekopać wszystkich możliwych bohaterów w ogóle w grze, każdego Hirka, i dopiero pojawi się ten bohater, nie? I to jest niemożliwe, no bo nie przekopiesz tyle bohaterów, nie będziesz mieć tyle golda na to. No to tak naprawdę tracisz tego bohatera na wieki wieków, amen, nie? No, także tak by to wyglądało, że w Hocie to zmienili i teraz ten Hirek, co umrze w Armagedonie, już jest na samym dnie tawerny, nie? Dobra, kolejne pytanko. Kolejne pytanko jest od Arka. Jakie dasz porady dla każdego, który ma zamiar zacząć PvP na busikach? Bardzo ważne jest to, żeby nie spinać się, jeśli nie wychodzi. Jak ktoś breakuje, załóżmy w 1-3-1, 1-4-1, nawet w drugim miesiącu jak zaczyna, no to nie ma co się spinać, że o, czemu ktoś tam go ogląda, jakiegoś streamera, że on wychodzi, w ogóle lol, ile czardów.
No to czemu on wychodzi w 1-2-1, a mi ciągle wychodzi trzeci miesiąc, nie? Albo drugi miesiąc. To nie ma się co spinać, bo każdy, dosłownie każdy, kto zaczynał, wychodził na początku w drugim miesiącu, nie? Czy tam w czwartym tygodniu. Dawidu, jak zaczynał w ogóle Foroski, 100%, że wychodził w drugim miesiącu. Ja jak zaczynałem, też za... mój pierwszy break to był 2-2-3 chyba, nie? Także no nie ma po prostu co się irytować, jeśli nie wychodzi, bo na początku masz 100% pewności, że w ogóle nie będzie wychodzić, nie? Także wiecie. Także na spokojnie sobie wszystko brać i po prostu bez spiny. Bo jak zaczynacie, no nie ma bata, żebyście od razu wychodzili w drugim tygodniu na początku, nie? No nie ma bata we wsi, żeby tak zrobić. Dobra, i tu jest jeszcze druga część pytanka. Jeszcze bardziej z ciekawości, jak postawisz jakikolwiek klona przy użyciu klonowania, czy można swobodnie rzucać spellami? Tak, na klona jak najbardziej można rzucać spele typu Bless, Bloodlust, Shield i tak dalej, nie? A jak na przykład czerwone czy zielone smoki mają odporność na czary od 1 do 3, czy ich klony można na przykład buffować Blessem, czy ich neutralna odporność nie pozwoli na to? Nie, wydaje mi się, że nie można. Klonów smoków nie można. Nie można po prostu buffować, nie? No bo one są po prostu odporne na tą magię. Staty i. Unknown i, wiesz? I jak Iwona. Dobra, kolejne pytanko. Kolejne pytanko jest od kogo? Od naderwanego nowego. Jaka armia jest potrzebna do zrobienia topki przed berkiem, gdzie mogę znaleźć opisy, zawartość puszek, jak sprawdzić value obrońców na mapie? Jaka armia jest potrzebna? Musisz mniej więcej mieć wyliczone w głowie, ile twoja armia więcej będzie biła oraz ile będzie otrzymywała damage'a. Też ważna sprawa jest taka, żeby sprawdzić wielkość danej topy, wiesz? Bo jeśli załóżmy masz, nie wiem, 20 wyvern, 2 hydry oraz mięso, to minimalną topę robisz praktycznie bez większych strat, ale na maxi topie się wywalisz, nie? Także ważna sprawa jest właśnie sprawdzić zawsze wielkość topki. Czekajcie, ja poszukam jakąś topę. I zaraz wam pokażę, jak sprawdzić wielkość topki, nie? Są cztery różne wielkości topek zawsze. Piotr, dziękuję bardzo serdecznie za subika, kolego. Tak, ta topka to jest trójka. Są cztery wielkości różnych top. Pierwsza wielkość ma jednego czarnego smoka, dwa złote smoki, 8 smoków zielonych oraz 6 czerwonych. Dwójka topa ma 2 czarne smoki, 3 złote, no i czerwone, zielone się nie zmieniają. Trójeczka ma 5 czarnych, z tego co kojarzę chyba, 5 czarnych, 6 złotych oraz, no i tą resztę, a maksymalna topa chyba ma 6 czarnych oraz 7 złotych, ale nie jestem pewny, wiecie. I tak, jak sprawdzamy wielkość topki? Krivo, dziękuję za kolejnego lucika. Wielkość topki sprawdzamy przez ilość czarnych smoków, jak wejdziemy w topkę, klikniemy spację, to pokazuje nam, ile tu jest Black Dragonów, nie? Jeśli pokazuje, że Black Dragonów jest od 1 do 4, mówi nam to, że to jest topka albo jedynka, albo dwójka, albo trójka, nie? Od jedynki do trójki. Jeśli pokazywało nam na przykład, że tu jest od 5 do 9 dragonów, mamy 100% pewność, że to jest maksymalna topa, nie? Czekać, postaram się może maxi topę sprawdzić, znaczy jakby się taka wygenerowała. To jest też minimalna. Znaczy minimalna, mała po prostu, nie? Chcę wam pokazać ten przykład maksymalnej topy, jeśli będzie, nie? Tutaj mała też jest. Co? Tu już topek więcej nie ma. Ty, już topek nie ma więcej. A tu jest jeszcze jedna, może ta będzie maxi. Cześć Foxu, siemanko, witaj, siema. No to też jest minimalna, nie? No po prostu tak, jakby jak klikniecie spację i tu by pokazywało od 5 do 9 czarnych smoków, to macie pewność, że to jest czwóreczka topa, czyli maksymalna, nie? Z maxy topy dostajecie 50 tysięcy sztuk złota oraz 4 relikty, nie? No a ta topka, to wiem, że to jest trójka, nie? Ale skąd ja wiem, że to jest trójka? Ponieważ mówiłem, że od 1 do 4 to jest jedynka, dwójka albo trójka. Kasia, dziękuję za subika bardzo. Ale zobaczcie, jeśli ja wejdę w tą topkę, najadę na nią po prostu myszką, to zobaczcie tutaj, co się pojawia nad goldem. Pojawia się Dragon Utopia, guarded by lots, od 20 do 49 kreatur. Czyli jeśli ja najadę na tą topę i pokazuję nad goldem od 20 do 50, to znaczy, że ta topka jest trójką, nie? Jak najadę tutaj, pokazuję tak samo czarnych smoków, najadę, a zobaczcie, teraz piszę 10-19, czyli jeśli piszę, że 1 do 4 czarnych smoków oraz paka tylko kreatur, to znaczy, że ta topka to jest jedynka albo dwójka na 100%, nie? I patrzcie, okazało się, że to jest jedyneczka, ponieważ jest tylko jeden czarny smok, nie?
Także to jest taki lifehack, że właśnie trzeba tam patrzeć nad goldem, nie? Widzicie, 1K, dostajemy tylko jeden relikt oraz 20 tysięcy sztuk złota, a tutaj jest trójka. Pokazuję 1-4 smoki, czyli wiem, że to jest od 1 do 3. Patrzę nad goldem, 20-49, czyli to jest trójeczka. Możemy sprawdzić, 3 czarne smoki, czyli trójeczka, nie? Z niej dostajemy chyba 40 tysięcy golda albo 30 tysięcy. I po prostu dostajemy 3 relikty również, nie? Tak, jeden relikt, drugi relikt, trzeci relikt oraz 40 tysięcy sztuk złota, nie? Także to była trójeczka. Także po prostu trzeba patrzeć po ilości smoków, nie? I tak, co tu jeszcze było z pytanka? Z pytanka jeszcze tutaj było... Value obrońców na mapie. Wiesz co, musiałbyś pisać na Discordzie jaskini Behemota. Gorzej niż PC. Na Discordzie jaskini Behemota i tam jest po prostu link do kalkulatora, który liczy puszki, nie? Załóżmy, jest jakaś puszka na przykład na czempionach, to w tym kalkulatorze dodaję, że jest 10-19 ulepszonych czempionów, jest piket oraz puszka, nie? I on tam wylicza, co tam mniej więcej w tej puszce może być. No i okazało się, że były spele po prostu, nie? To nie wiedziałeś o tym, nie? Także tak się sprawdza tobie. Ja też kiedyś o tym nie wiedziałem, bo kurczę, wiem, że 1-4 smoków to zawsze wiedziałem, że to jest topa albo jedynka, albo dwójka, albo trójka, nie? Ale nie wiedziałem o tym patencie, że jak się najedzie myszką i tu pisze 20-49, to znaczy, że jest trójka, nie? Ups, i tu jest trójeczka zawsze, nie? Także taki patencik, nie? Dobra, kolejne pytanko. Kolejne pytanko jest od kogo? Kolejne pytanko jest od Macieja Bobryka. Czy twoim zdaniem twórcy Hoty powinni iść w tworzenie nowych frakcji czy rozwijanie starych, na przykład poprzez drugie ulepszenie na podobnej zasadzie co piraci? Nie wydaje mi się, że powinni upgrade'ować coś w tym stylu, że na przykład tam jakieś, nie wiem, że załóżmy żywiołaki, wody mogą być upgrade'owane potrójnie, nie? Wydaje mi się, że powinni po pierwsze zbalansować obecną metę, którą jest po prostu magia ziemi, nie? Powinni osłabić tą magię ziemi, żeby ona nie była na tyle OP, jak jest obecnie, nie? Także wydaje mi się, że dużo ważniejszą sprawą jest balans, niż dodawanie jakichś nowych nowości, nie? Ale spoko, że tworzą nowy zamek, bo to zawsze świadczy o tym, że Hota się rozwija, nie? Streamek shopy, no ja też będę streamek shopy. Ja go, Cyprian, nie mam, wiesz, tego kalkulatora. Ja go nie mam. Ansi, wiesz co, ja tak jadę z każdym pytaniem, wiesz, teraz. Dobra, także kolejne pytanko. Kolejne pytanko jest od pana, który się nazywa Krux. Jak zaczynać jebusa każdym zamkiem? Jakie ruchy stały się już standardowymi elementami rozgrywki? Mówię na przykład Castle, Waleska, Upgrade Kuszników. Czyli po kolei. Castle, wiadomo. Bierzemy sobie Waleskę. Kupujemy sobie kolejnego bohatera z tawerny z kusznikami. No, akurat Hirek bez kusznie trafił. No i raczej w pierwszym dniu raczej upgrade'ujemy kuszników, ponieważ oni strzelają podwójnie, nie? Także można powiedzieć, że tak jakbyśmy ich mieli dwa razy więcej. No i sobie po prostu na tych zupgrade'owanych kusznikach wszystko sobie czyścimy, nie? Co tylko się da. No tu na przykład nie zrobimy one stacków i z one stackami tą walkę robię bez większych strat, a bez one stacków się wyrąbia tu. No jest ryb, nie? Bo mi zablokowali. No i się wyrąbałem, nie? A z one stackami bym tą walkę zrobił. Także one stacki też są bardzo, bardzo ważne. Chociaż może tą walkę bym zrobił. Znaczy nie, no jest ryb. No, także pierwszego dnia sobie upgrade'ujemy kuszników. W Bastionie. W Bastionie jest o tyle ciekawa sprawa, że tutaj dużo zależy od mapy. Jeśli na przykład widzimy duel centaura, duże role poszły na bohaterach wśród centaurów, oraz na przykład widzimy piketa łatwego, to często pierwszego... O, tu na przykład poszły dwa najmniejsze role, nie? Ale jeśli poszłyby duże, to często pierwszego dnia upgrade'uje się centaury. Po prostu rozsyła się te centaury na bocznych bohaterów i boczni bohaterowie dzięki temu są szybcy, a centaury mogą też bardzo łatwo robić piket, nie? Na przykład mały piket możesz pierwszego dnia zrobić na upgrade'owanych centach, nie? Ale raczej najczęściej buduje się elfy w pierwszym dniu, a w drugim dniu buduje się ulepszenie do elfów, nie? I po prostu na elfach sobie czyścisz całą mapkę, nie? Wbijasz sobie archerkę, o, na przykład duel centaura, nie? Jakby był pod zamkiem duże role, to można sobie zupgrade'ować. W pierwszym dniu wyjebka. Także tak, Bastion, pierwszego dnia elfy, drugiego dnia upgrade elfów najczęściej.
Dalej, tower. Pierwszego dnia tutaj najczęściej buduje się ulepszenie gremlinów, żeby one się stały z jednostką melee na jednostką strzelającą. Także już wam tutaj pokazuję. O, Pajdram się trafił, ale nie fajnie. Najczęściej, nie mówię, że zawsze, ale bardzo często, nie? Buduje się pierwszego dnia gremliny ulepszone i po prostu ulepszone one są jednostką strzelającą wtedy. I one są nawet dość silne, bo jest ich po prostu dużo, nie? W sensie teraz jest ich mało, bo Pajdram się trafił, no ale często jest ich około setki na przykład, nie? No a drugiego dnia najczęściej buduje się albo wózek, albo gildia, albo golemy, ale to już w zależności od mapy, nie? Na przykład jeśli chcemy drugiego dnia podejmować chiwkę, jakąś łatwą załóżmy i małą, no to warto zbudować drugiego dnia na przykład golemy, nie? I mieć ich bardzo dużo. Także tak by wyglądał tower. Dalej mamy sobie Inferno. I tutaj w zależności od bohatera jakiego weźmiemy. Jeśli weźmiemy Ignatiusa, no to pierwszego dnia ulepszamy sobie impy. Jeśli weźmiemy Kala, pierwszego dnia upgrade'ujemy sobie oczywiście Gogi, nie? Także tak by tutaj to wyglądało. No pierwszego dnia upgrade Gogów, a potem to już w zależności również od mapy. Albo demony, albo gildie magów, albo coś innego, nie? Kapitel to podstawa, no. Także tak by wyglądało Inferno. W Nekropolii bardzo często pierwszego dnia buduje się szkieletornie. Ja kiedyś tego nie budowałem bardzo rzadko, to budowałem, ale pierwszego dnia bardzo często buduje się szkieletornie, nie? No mamy bardzo dużo mięsa z bocznych bohaterów. Zobaczcie, te jednostki są takie, każda innego rodzaju, nie? I żeby zbudować jeden bardzo silny power stack, budujemy sobie szkieletornie, wszystko sobie mielimy. No i patrzcie, mamy 200 szkieletów pierwszego dnia, nie? I tak naprawdę te szkielety jebaszą wszystko, co się tylko da. Zrobię dwójkę tak swoją drogą, z ciekawości. No i będzie problem chyba, co? Chociaż... Może bym trzasnął tą dwójeczkę, co? Chociaż nie, raczej nie zrobimy. Trochę zabrakło. Miałbym więcej szkielet, to może dałbym radę, co? No, jest rip. Ale prawie, nie? Także pierwszego dnia najczęściej buduje się szkieletornie, a drugiego dnia już w zależności. Albo gildie magów, albo wampirzy na przykład, jeśli mamy, albo czasami marketplace jest potrzebny, nie? Ale raczej pierwszego dnia szkieletornie się buduje i wszystko się mieli. Dalej. Co my tutaj mamy? Dalej mamy dungeon. I tutaj jest bardzo ciekawa sprawa, bo buduje się albo upgrade troglodytów, albo buduje się najczęściej 1000 XP'ka, nie? Jeśli na przykład mamy taką sytuację jak teraz, że mamy takiego Jedi'a w tawernie i tak naprawdę mainem może być albo Shakti, albo Jedi, warto wybudować czasami 1000 XP'ka, nie? O, i taki Jedi już ma drugi level i tak naprawdę on zgarnie tylko jedną puszkę i mamy pewność, czy on dostaje ziemię, czy nie dostaje ziemi, nie? Jak ma akurat 500, to nie. Ale właśnie jak jest dwóch potencjalnych mainów, albo na przykład jest Gunnar, no to o, ogień dostał, nie? Także wiadomo, że on nie będzie mainem, także mainem będzie Szakcior. Albo na przykład jest jakiś Gunnar, albo jest Alamar, no to często 1000 expa się przydaje, nie? I każdy bohater tak naprawdę dostanie 1000 expa i być może jakiś Hirek od razu dostanie magię ziemi, nie? I wtedy wiemy, że tak, to jest mój main, ponieważ ma magię ziemi, nie? Także w dungeonie albo też często troglodytów się robi, nie? Dalej, Stronghold. Tutaj raczej buduje się zawsze up Goblina. W sensie ten up Goblina nie jest nam jakoś mega potrzebny, ale kwestia z tego, że on jest potrzebny do ulepszenia piesków, nie? Zobaczcie, jak ja chcę upgrade'ować pieski, pisze mi tu na środku, że trzeba upgrade'ować pierw Gobliny, nie? Także upgrade'ujemy sobie pierwszego dnia Gobliny. Każdego Hirka odciążymy na no dość szybkich goblinach, no i po prostu drugiego dnia budujemy sobie up pieski, nie? No i na tych up pieskach sobie czyścimy tak naprawdę wszystko, bo no są silną jednostką, nie? Sobie czekamy. Robimy sobie turkę i drugiego dnia sobie upgrade'ujemy piaski. No i jest zajebiście. Mamy up piaski, mamy up gobliny. Można czyścić, nie? A potem to już też w zależności, nie? Albo roki, albo behemoty, albo świnie czasami, gildia może. Już w zależności, nie? Wszystko. To jest no, jak Drakon albo Cassiopeia na przykład, nie? Dalej mamy oczywiście sobie Cytadelę. I tutaj jest bardzo różnie, ponieważ tutaj się buduje albo ważki, albo wywerny, albo gnole, nie? I to też dużo zależy.
Dużo zależy od mapy. Odsłaniamy mapę i na tej podstawie tego decydujemy, co chcemy zbudować pierwszego dnia, nie? Bo jeśli na przykład widzimy sytuację, w której pod samym zamkiem mamy chiwkę, która jest załóżmy duża. O, tam na dole jest chiwka, zaraz zobaczymy, jak ona dokładnie jest duża. Tu kolejna chiwka. To warto wybudować wywerny. A, to na krowach, to ciężko. No, złote smoki. Na przykład mamy bardzo łatwą chiwkę, załóżmy na nie wiem, centaurach. Odblokujemy, wchodzimy bohaterem, widzimy, że to jest duża, nie? No to nie, budujemy sobie twarde wywerny, bierzemy całe mięso, jakie tylko się da i wchodzimy w tą wywkę, nie? I wtedy przepalamy to mięso, przepalamy trochę gnoli, lizaki i dostajemy fajne wywerny z tego, nie? Wystana, nie drakona, nie. Na jebusie drakon jest dużo lepszym bohaterem niż wystan. Tak, także tutaj w zależności, albo czasami ważki się zbuduje, jeśli na przykład widzimy, że nie ma jakichś szybkich banków do podjęcia, a po prostu już musimy, no skończyły nam się ważki, nie? No to budujemy ważki i każdy hirek jest elegancko odciążony na szybkiej ważce. Konflux. W konfluksie tutaj praktycznie chyba zawsze się buduje gildię magów. Nie widzę innej możliwości, żeby zbudować coś innego. No bo gildia magów nie dość, że da nam spele do każdego bohatera. O, Moner się trafił, fajnie. Da nam spele do każdego bohatera. No to druga sprawa, gildia jest potrzebna raz do zaupgradowania burzaków. Druga sprawa, jest ona potrzebna do kupienia uniwersytetu. Trzecia sprawa, ona jest potrzebna do zbudowania na przykład ulepszenia rusałek, nie? Także tutaj no w konfluksie praktycznie gildia pierwszego dnia buduje się zawsze. Nie widzę za bardzo taktyki, w której budowałoby się coś innego w konfluksie, nie? Raczej gildia zawsze wchodzi. Także tutaj pierwszego dnia budujemy gildię. A w kołwie, w zależności też jakim bohaterem gramy, nie? Jeśli gramy w kołwie Kasiopeją, no to pierwszego dnia budujemy sobie ulepszenie tych oceanit i po prostu sobie na ulepszonych oceanitach czyścimy, nie? Jeśli znowu gramy sobie Derekiem, to budujemy sobie upgrade tych majtków, no i po prostu czyścimy sobie wszystko na ulepszonych majtkach, nie? A teraz mam na przykład Dereka, no to ja nie zapgraduję oceanit, bo ile ich mam? 30 tylko, nie? Zapgraduję sobie tych majtków, żeby one były mega silne. Mam ich 40 sztuk aż. No i po prostu odciążam co prawda na wolnej jednostce, ale na przykład taką puchę, chociaż nie wiem czy ją zrobię szczerze. Zobaczymy. Tych gryfów tam trochę jest, chyba jej nie zrobię. Oj, raczej nidrydy. Chociaż... Te gryfy za... Nie, chyba nie damy rady, co? W sensie te gryfy mi za dużo damage'a powodują, nie? Jakby trochę mniej biły, to może. Chociaż nie, zrobimy. Tylko, że no bez wojska jestem, nie? A z puszki... A, pusta, spele. No i dupa, nie? No, ale no, w zależności od bohatera. Gramy Kasiopeją, to wiadomo, up oceanit. Gramy Derekiem, no to robimy sobie up Dereka, nie? I tyle. Cześć Gunter, siemanko. Podbrunę drugiego dnia ważniejszy ziemniak czy ulepszone wróżki. Wiesz co, kwestia z tego, że do ulepszonych wróżek tak czy siak potrzebny jest uniwersytet, wiesz? Czyli nawet jak nie chciałbyś tej ziemi, no to żeby upnąć sobie wróżki, potrzebujesz mieć uniwersytet, nie? Dobra, także to by było na tyle. Pytanko, jednostka u bohatera ma prędkość na przykład 6, ale jest na swoim terenie i dostaje 6 plus 7, czyli 7. Czy na prędkość bohatera po odciążeniu też się zwiększa? Nie. Zacząłem na to pytanie, to zaraz odpowiem Krzysiu, wiesz? Ja gdzieś tam w Q&A je miałem. Dobra, także kolejne pytanko. Kolejne pytanko jest od kogo? Od Dominika Religińskiego. Co trzeba zrobić, by z autosave'a z każdej gry były tak zorganizowane? To znaczy każda gra to folder z graczem inną i każdy dzień to pojedynczy save. W sensie tak jak ja mam, jo? W sensie, że ja mam folder tutaj każdego gracza. Oto random, poniku ładnie posegregowane. Ja już sobie wejdę w, nie wiem, Gluhamera i tu mam każdy dzień, nie? To po prostu trzeba mieć hotę do tego zainstalowaną oraz trzeba mieć HD moda. Już tutaj kolega pokazuje, jak to wszystko trzeba mieć. Zobacz, jak ja mam ustawienia. Nie wiem, czy widzicie, ale tutaj jest taka opcja zapisz przed każdą bitwą oraz zapisz wszystkie dni, nie? Dla rozgrywek turniejowych. Także te dwie opcje sobie zaznaczycie w HD modzie i wtedy będziecie mieli wszystko poszegregowane według ników, nie?
Także tutaj te dwie opcje, musicie mieć HD moda HOTE oraz te dwie opcje, żeby to działało, nie? Jeśli ktoś nie wie, jak zainstalować HD moda oraz HOTE, to wpiszcie sobie wykrzyknik H3 na czacie, na pewno będziecie, no, będziecie wiedzieć, nie? Cześć Jurek, siemanko, Cargo, witam serdecznie, hej hej, Bartłomiej, witam serdecznie, kupiony, ano, kapwa. Dobra, kolejne pytanko jest od kogo? Od prawdziwego fana. Czy Dimension Door oraz Town Portal podczas gry PvP na lobby HOTY mają jakieś dzienne ograniczenie używania na jednym bohateru na Hirku? Czy można ich używać tyle razy, dopóki many nie braknie? Jest ograniczenie Dimension Doora, Town Portal ograniczeń nie ma. Town Portal ma jedynie ograniczenie, to jest ilość many. Po prostu jeśli się skończy ilość many, no to Town Portalu nie będzie można wykonać. Lub jeśli skończy się ilość punktów ruchu, nie? Bo każdy Town Portal na eksperckiej magii ziemi bierze 200 punktów ruchu, nie? 200 punktów ruchu, także na przykład jeśli mamy 2000 punktów ruchu, no to w ciągu tury będziemy mogli maksymalnie zużyć 10 tam portalów, nie? Jeśli będziemy mieli 80 tysięcy ruchu, to wiadomo, że tych tam portali zrobimy praktycznie nieskończoność, nie? Także tam portal ograniczenia na turę absolutnie nie ma. Dimension Door ma ograniczenie. Na jebusiku można rzucać tylko i wyłącznie jednego dedeka na turę, nie? Jeden Dimension Door, jedynie na template'ach XL plus U można rzucać Dimension dwa razy w jedną turę jednym bohaterem. Co znaczy XL plus U? XL plus U znaczy, że minimalny rozmiar takiej mapy to jest XL, czyli w teorii jebus spełnia taką wymogi, aczkolwiek plus U to znaczy, że z podziemiami, nie? Czyli jeśli mapa jest rozmiaru XL lub większa oraz ma podziemia, no to można Dimension Door rzucać dwa razy, nie? Jebus spełnia tylko jeden wymóg, czyli jest XL, ale nie ma podziemi, więc nie można rzucać, nie? Mało łapek, właśnie panowie, o łapki nie prosiłem. Panowie, 430 osób, 178 łapek tylko, nie? Także kto łapęcy nie zostawił, podoba mu się taki poradnik. Ja kurde nie wiem, czy będę grać tą grę, bo kurde... Powiem wam, że jestem zmęczony takim gadaniem. Ale tak, możecie łapęcy zostawić, nie? No, U to jest właśnie underground, nie? W sensie, że ma podziemia. Także Dimension Door ma ograniczenie na template'ach bez podziemi i mniejszych od XL raz na Dimension Door, a na template'ach XL oraz większych z podziemiami można dwa razy jednym bohaterem, nie? Także tak by to wyglądało. A tam portal ograniczenia żadnego nie ma. Dobra, kolejne pytanko zadał Tobi. Czy sądzisz, że Herosy 3 staną się bardziej popularne w kolejnych latach? Wydaje mi się, że nie, ze względu na... Znaczy, będą popularniejsze, jeśli wyjdzie nowy zamek, o ile on w ogóle wyjdzie, nie? Ale nie będą popularne, jeśli Herosy nie wejdą do mainstreamu. Co to znaczy, że topowi streamerzy na Twitchu i tak dalej, typu, nie wiem, Gucio, Blackfire Eyes, musieliby zacząć grać Heroes 3 HOTA, przedstawić ludziom, że istnieje takie coś jak multiplayer w Herosach i wtedy ci ludzie po prostu przeszliby na innych streamerów i po prostu byłyby sławniejsze Heroski, nie? A jeśli Heroski tak naprawdę nikt z mainstreamu nie streamuje, no to one jakoś mega popularniejsze nie będą, nie? Bo jest stałe community, które się zbiera wśród tych Heroskach, jak ktoś gra te zwane rankedy, ale więcej osób raczej nie będzie, nie? Jest bez ręcznika, gaszy Bass Club. To item, tak, Kakami, to jest item Armor of the Damned, wiesz? Bardzo mi się podoba, a to fajnie. Ale kurczę, nie wiem, czy na wszystko odpowiem, bo strasznie jestem, kurde, nie wiedziałem, że taki zmęczony będę, nie? Szczerze, ciężko mi się trochę gada, bo kurde, jak jest stream, to tak ciągle nie nawijam, nie? Cześć, Edaru, siemanko, dzięki za apencję bardzo. Kto komentuje mecz Chopina, Ino, Keshu i chyba ktoś jeszcze. Go łapki czat, pepega. Także no, także musiałyby Heroski wejść do mainstreamu, ktoś z topki streamerów musiałby zacząć się streamować, nie? Typu Blackfire Eyes, Xayo, czy tam, nie wiem, Gucio. Kto tam jeszcze jest? Overpow. No ktoś z topki w Polsce musiałby zacząć streamować Heroski, nie? No ile tego masz, no trochę tego jest. Nie, Kiszak był w mainstreamie, Kiszak był jak najbardziej w mainstreamie, był to taki co prawda dziwny mainstream, ale Kiszak był przedstawicielem właśnie mainstreamu, nie? Że on na Herosach miał często pod na przykład 2000 osób, na takich zwykłych rankedach. No i po prostu te osoby oglądały go for fun, a jeśli kogoś bardziej zainteresowały Herosy, no to tam przychodził potem na ABH, na Praktosa i tak dalej, nie? Kto w tamtym momencie streamował. I jazda meczek. Jest cenne, znaczy jeszcze trochę podpowiadam, ale będziemy się zbijać, bo już się powoli meczek zaczyna, nie? Dobra, kolejne pytanko jest od Łukasza.
Łukasz zapytał, jaki musi być Hirek i jakie wojo, żeby podjąć Hiwkę lub Piket na start? Bo czasem zwlekasz z ich podjęciem, a czasem robisz taką Hiwkę w D1, D2, ja za chwilę bym jej nie podjął. Musisz przede wszystkim mniej więcej wiedzieć, jakie wojsko... ile twoje wojsko bije damage'a oraz ile maksymalnie damage'a jest w stanie przyjąć, nie? Ja ci tutaj pokażę przykład. Dziesiameczek, druga część. Na przykład, czekaj, zobaczymy. To jest konsa duża, na przykład wiem, że to jest konsa duża, nie? I tu jest minimalnie 150 gryfów. Także wiem, że ja nawet nie mam 150 gnoli. No to nie jestem w stanie absolutnie podjąć, nie? Ale czekaj, szukam jakiejś siwki jeszcze. Priwa, nie, nie sprawdzałem. Nie sprawdzałem jeszcze, wiesz. Kurczę, szukam jakiejś siwki, jakby jakaś siwka była, to byłby bardzo fajny przykład, nie? Ale kurczę, chyba żadnej... O, tu jest Hiwka, tylko że teraz daleko, ale czekajcie, polecimy sobie tutaj. Postaram wam się zobrazować. O kurczę, na burzakach, ale kibel. Ale nie no, chodzi o to, że po prostu... Czekajcie, jeszcze raz wygeneruję. Jeśli Hiwka, załóżmy, będzie mała, w sensie 20-49, to wiem, że pierwszego dnia jestem cytadelem ją w stanie podjąć na spokojnie, nie? Bo tam jest albo 30, albo 45 ulepszonych ważek, no i po prostu mam tą pewność, że da, moje wojsko da radę, nie? Czekajcie, jaką Hiwkę bym tutaj zobaczył. Hajwencja, hajwencja. Ty no, żadnej Hiwki w ogóle nie ma, nie? Grubo. Tu jest Hiwka. A tu jest kilka Hiwek, dobra. O, i to jest na przykład Hiwka mała, nie? Jeśli wchodzimy w Hiwkę i pisze 20-49, to znaczy, że Hiwka jest albo... że Hiwka jest albo minimalna, czyli ma 30 ważek oraz otrzymujemy z tego 4 wywerny, albo znaczy, że to jest Hiwka dwójeczka, czyli 45 ważek oraz otrzymujemy z tego 6 wywern, nie? Czyli ja wiem, że po prostu w tym wojsku, tutaj wchodząc w tą walkę, wiem, że zaatakuje mnie albo 30, albo 45 ulepszonych ważek, nie? Ale jestem pewny, że z takim wojskiem jestem w stanie to zrobić. Także wchodzę sobie, widzę, że to jest jeszcze malutka, tracę trochę szkieletów, trochę mięsa, mam za darmo 4 wywerny, nie? Tak naprawdę potem mogę od razu w kolejną lecieć. Oj, to już jest na przykład Hiwka duża, nie? To znaczy, że albo będziemy walczyć z 60 sztuk ulepszonych ważek, albo 90 sztuk, nie? I z tego otrzymujemy albo 8 wywern, albo 12 wywern. I tu już mam tą pewność, że... tego... że mam trochę tych wywern, nie? Zawsze, więc zawsze trochę coś tam przytankuję, ale nie jestem pewny... Wydaje mi się, że w takiej kompozycji, jak teraz jestem, 60 ważek zrobię, ale maxi raczej nie jestem w stanie zrobić, nie? Także zobaczymy. I to jest 60 ważek, nie? Czyli z tego otrzymujemy 6 wywern, 8 wywern, sorry, ale jestem w stanie to podjąć na spokojnie, nie? Także ja tu tracę dosłownie trochę tych wywern. O, straciłem 2 wywerny, 7 gnoli, mięso i dzięki temu otrzymuję i mam 10 wywern, nie? Także mniej więcej trzeba wiedzieć, mieć gdzieś tam z tyłu głowy, ile twoje jednostki mogą przyjąć maksymalnie damage'a i ile w stanie damage'a są wyprodukować, nie? Czasem fokus idzie w power stack, wiesz co? Ważki lubią blokować strzelców. Czyli czekaj, ja tutaj szybko zrobię restart. I patrz, pokażę ci coś. Ważki lubią ważki lubią blokować strzelców, nie? Ważki lubią blokować strzelców, w ogóle komputer lubi blokować strzelców. Ja już ci pokazuję, kolego. O, jeśli ja na przykład ustawię w takiej kompozycji, że gnole ustawię tutaj... Zobacz, one fokusują w gnole, nie? Tutaj fokusują w to. I one lubią przyblokować strzelca, one w następnej turze mi będą fokusować w tego gnola, wydaje mi się. Że kilka ważek walnie w strzelca i trochę poleci w gnola, ale nie jestem pewny. A nie, żadna nie poleci. A to ja też nie wiem. Tego akurat nie wiadomo, wiesz? Cześć, Zuzana, siemanko, witaj. Siema, siema.
Witam serdecznie. To znaczy, no ważki to są takie dziwne, że nie idzie ich za bardzo wiedzieć, gdzie one będą fokusować, nie? Ale raczej strzelce. Zauważ, że one raczej chcą strzelca blokować po pierwsze, a po drugie bić w niego, nie? Patrz, teraz fokusują w strzelca. Czyli raczej fokusują w strzelców, nie? Dobra. Także to by było na tyle. Kolejne pytanko. Kolejne pytanko jest od Mata. Mat zadał pytanie, Mati, sorry. Jak uważasz, czy gdyby poprawiono sztuczną inteligencję Firos 3, na przykład poruszanie się jednostek podczas walki, gra byłaby bardziej wciągająca, wygranie PvP dałoby większą satysfakcję, czy raczej odepchnęłoby to większość graczy, gdyż po prostu byłaby za trudne? Jakie jest twoje zdanie? Pozdrawiam. Dzięki za pytanko. Wydaje mi się, że... która jest zatruta, no to też racja, nie? Bo ona jest wtedy słabsza. Wydaje mi się, jakby poprawiono AI, herowski na pewno byłyby w cholerę trudniejsze, na pewno na jebusie. No bo na przykład nie dałoby rady zrobić takiego churchyardu w pierwszym dniu, nie? Waleską. No po prostu tam wykorzystujemy głupotę AI, gdzie te zombiaki lecą, kurczę, ślepo za tym, nie? Patrzcie, ja wam pokażę, jak szybko zrobić churchyard. AI jest najzwyczajniej w świecie głupie. O, patrzcie, i one po prostu ślepo lecą za tego, nie? Nic nie łajtują, nic nie defują. Ciągle lecą za kusznikami, nie? Patrzcie, ciągle za nimi. Jestem w stanie to zrobić absolutnie bez żadnych strat. Jestem daleko i teraz mogę je ostrzeliwać, nie? Jeden zombiak leży, znowu uciekamy. A tak naprawdę jakby zombiaki gdzieś łajtowały albo ustawiły się jakoś inaczej, żebym nie mógł uciekać, no to wtedy nie zrobiłbym tego, nie? I wtedy by na pewno było słabsze tempo w Herosach byłoby. Breaki byłyby na pewno późniejsze. 100% żeby były breaki późniejsze. No nie wiem czy to by było ciekawsze. Na pewno byłoby trudniejsze, nie? Ale czy ciekawsze, to szczerze nie wiem. Nie wydaje mi się. Bo musielibyśmy zwlekać na czercie, żeby Maslowa mieć na niego i tak dalej, nie? Czemu nie mogą waitować? Znaczy mi chodzi o to, jakby inaczej się ustawiły, załóżmy, nie? O, i ja to robię bez strat, mam rękawiczkę od razu z bomby, nie? A tak naprawdę jakby poprawiono tą inteligencję, no to bym tego nie zrobił, nie? Nie zrobiłbym też innej konsy, na przykład z Maslowkiem sobie i tak dalej, bo czasami podstawia się jedynki i te jednostki lecą za jedynkami, nie? Albo załóżmy, break na Feniksy bierze się załóżmy 8 aniołów i 6 one stacków z pikinierów, nie? I te Feniksy, zamiast fokusować w anioła, one od razu lecą w pikiniera, nie? I tak naprawdę marnują turki tylko. Także wydaje mi się, że gierka byłaby trudniejsza, ale żeby była ciekawsza, nie wydaje mi się. Wydaje mi się, że to by było po prostu upierdliwe dla graczy, nie? Także nie wydaje mi się, nie chciałbym poprawy AI, bo po prostu no, byłoby to trudniejsze i tylko bardziej upierdliwe, nie? Każdy by się nerwował, kurczę, czemu on mi tam poleciał i tak dalej, nie? A tak to jest też jakieś można powiedzieć, umiejętność, żeby wiedzieć, jak manewrować komputerem, nie? Załóżmy, nie wiem, jakąś ciężką walkę bym wybrał. Załóżmy te unicorny. O, i chcę zrobić, żeby jeden jednorożec poleciał do przodu, a drugi został, nie? To ja podstawiam jednego archanioła, ten poleci do góry, a ten poleci do przodu. Hops, i mam jednego do przodu, nie? Co, ja wskrzeszam i jest walka bez strat. A tak jakbym podstawił tutaj jednego i AI nie byłoby na tyle głupie jak jest, to tak czy siak by mnie zraszowały do przodu, nie? No to nic nie dało. Także wiecie, nie wydaje mi się, żeby to było po prostu... Nie chciałbym, żeby tego zmieniali, nie? Dobra. Kolejne pytanko. W ogóle zaraz będziemy kończyć. Jeszcze tego, 15 minut pogadamy. Kolejne pytanko jest od pana Dudmana. Co myślisz o technice Blind Block ukazanej ostatnio na kanale Jaskini Behemota? Będziesz z tego korzystał? Widziałem tą technikę i tak naprawdę można na blindach zrobić bardzo trudne walki, nie? Na przykład można 12 ulepszonych wampów, można zrobić nawet maxi konse, nie? Także wydaje mi się, że to jest dość ciekawa taktyka, ale wątpię, żeby będę ją używać, no bo to po pierwsze trzeba jednostkę, która ma wystarczającą ilość życia i tak dalej, czyli na przykład 12 wampów. To po pierwsze. Po drugie trzeba mieć blinda, a blinda
w Castle w ogóle nie ma się blinda. Tu też się nie ma blinda, tu się nie ma blinda. Tu się gildy nie buduje, tu się gildy buduje. Tu się gildy nie buduje, tu się nie buduje, tu się nie buduje, tu się buduje. Także ewentualnie ta technika z blindem występowałaby w Necro oraz w Confluxie, bo trzeba mieć blinda do tego. Oraz trzeba mieć Hirka, który ma spell obszarowy. I tutaj tak naprawdę zostaje nam tylko Aisley, nie? Także ta technika tak naprawdę może występować tylko w Necro. No i to też trzeba mieć odpowiedniej moc, odpowiednią ilość many i tak dalej, nie? A według mnie lepiej zainwestować potencjał tego bohatera w chainowanie na przykład hivek i tak dalej, nie? Pytania z FB były? Nie, jeszcze nie były, wiesz? Ale chyba nie zrobię wszystkiego, bo kurczę już powiem wam, że jestem trochę padnięty. Także widziałem taktykę, ciekawa sprawa, ale raczej w PvP to się nie sprawdzi. Ewentualnie w bardzo rzadkich sytuacjach, jeśli wszystko siądzie, nie? Będziemy mieli artefakt na spell power, będzie mana, będzie odpowiednia jednostka, to okej, nie? Ale raczej rzadko kiedy to się zrobi. Dobra, kolejne pytanko od Jakuba, to już są pytania z Facebooka teraz. Jak grać Kołbem? Kołbem gramy tak, że wybieramy jednego z dwóch bohaterów, albo Cassiopeia, albo Derek. I tutaj mamy do wyboru jednostkę, która jest słaba, że papierowa, ale z drugiej strony jest, ma bardzo dużo damage'a oraz jest mega szybka. Z tej strony mamy jednostkę, która jest niestety wolna, jest wolna oraz ma średni damage, ale jest mega twarda, nie? Także tutaj musimy zdecydować tych dwóch baterów. Cassiopeia bardzo łatwo robi pikety sobie, ma problem z hiwkami, a Derek znowu na odwrót, nie? Bardzo łatwo robi hiwki, ale ma problem z piketami. Także tutaj musimy dokonać wyboru. No i po prostu co? Wybieramy sobie jednego z tych bohaterów, tworzymy sobie mapkę, no i w zależności od bohatera upgrade'ujemy sobie ten stack, którego on dostarczył najwięcej, nie? Wywrotkę na lunie. Także na przykład wybrałem sobie Cassiopeię, no to wiadomo, ulepszą sobie oceanidy, nie? Ulepszą sobie oceanidy, żeby one biły jeszcze więcej damage'a oraz żeby były szybsze po prostu. I potem już w zależności od mapy, nie? Jak na przykład mamy na mapie dużo hiwek, a wzięliśmy Cassiopeię, no to trzeba sobie jakoś radzić, nie? Tak czy siak. No to budujemy jak najszybciej nyksy, oszczędzamy mięso od pobocznego bohatera i po prostu wbijamy w tą hiwkę, nie? Tak mniej więcej by to wyglądało. Jak na przykład gramy Derekiem, a trafią się same pikety, no to fajnie by było z gildii ogarnąć jakiegoś hejścika na przykład, nie? Jakiś hejścik, jakieś coś i też będzie spoczko zawsze. Także no... No i raczej buduje się jednostki, nie? Też warto zaznaczyć, że w Kołwie bardzo często w 1-2-1 przed breakiem warto sobie zaupgrade'ować ptaszki, nie? Bo one mają 11 speeda ulepszone i one są bardzo fajnymi one-stackami, nie? Tak, coś takiego jak Pegazy w Bastionie. Kapitolowców. Dobra, no także Kołwem tam jak sobie poradzicie sobie, nie? Dobra, kolejne pytanko. Jeszcze jedno pytanko od Jakuba. Jak liczyć atak jednostko? Chodzi mi o to, jaki udział w zadanych obrażeniach przez jednostek ma ich liczba i atak bohatera. To się liczy dość prosto. A czekajcie, mogę wam na mojej mapce pokazać. To się liczy dość prosto, ponieważ jeden ataku to jest 5% więcej damage'a zadawanego przez jednostki, nie? Czyli już wam tutaj pokazuję i objaśniam. Czekajcie, weźmiemy sobie może zwykłe gryfy. Weźmiemy sobie 10 sztuk, nie? Tak dla przykładu. Już wam pokazuję, o co mi chodzi. Czekajcie sekundkę. Jeszcze weźmiemy sobie offense. 30%. I załóżmy, że będziemy mieli te 6 ataków, nie? Już wam pokazuję, o co chodzi. Tak, wbijamy sobie w konserwatoria. No i bez upstacka, nie? I teraz tak, gryf, zobaczcie, gryf ma damage'a od 3 do 6, nie? Jeden gryf ma damage'a od 3 do 6. My tych gryfów mamy sztuk 10. Czyli te 10 gryfów zadaje od 30 do 60 damage'a, nie? W jednostkę, która ma dokładnie 8 defensywy, czyli gryfy, które bije tutaj, nie? Kwestia z tego, że my mamy jeszcze punkty ataku oraz mamy offense, nie? Czyli jeden punkt ataku więcej nad obroną to jest 5%. My tego ataku mamy aż 6, czyli to jest 30%, nie? Czyli mamy damage od 30 do 60 razy 1.3 trzeba pomnożyć, nie? Razy 1.3 plus jeszcze kolejne 30%, czyli offense, nie? Czyli tak naprawdę ten gryf bije 60% damage'a więcej, czyli 160% damage'a bije
Czyli, no nie wiem, ktoś by musiał policzyć, ile 160% damage'a z od 30 do 60, nie? Ale możemy bardzo łatwo to policzyć, ponieważ ten gryf będzie bić od... Patrzcie, tutaj macie damage będzie. Od 48 do prawie 100 damage'a będzie bić ten gryf, nie? Także zobaczcie, jak mu się ten damage zeskalował. Bazowo, on bije, jakbyśmy nie mieli niczego, no to on bije od 30 do 60 damage'a, nie? A dzięki 6 ataku oraz expert off'ka, on bije od 48 do 96, nie? Tak, bo maksymalny bonus ataku to jest 400%, nie? Także tak by to wyglądało, nie? Normalnie jakbyśmy mieli... Zaraz mogę wbić, także zapamiętajcie ten damage. My bijemy z tym gryfem od 48 do 96. A ja wam teraz pokażę, ile ten gryf będzie bić absolutnie bez żadnych buffów. Zapamiętajcie tą liczbę, co wam powiedziałem. Zaraz mi przypomnijcie. Tak, nie biorę żadnego ataku, nie biorę żadnej ofki. Op, zbijamy konserwatoria. I ten gryf będzie bić dokładnie od 30 do 60 damage'a. Nie jestem pewny, żebym się zaraz nie spłaźnił, ale mam nadzieję, że tak będzie. Tak, zobaczcie damage. Tutaj pokazuję wam damage. On bije dokładnie od 30 do 60 damage'a, nie? 0 punktów ataku mamy na bohaterze oraz nie mamy żadnego skilla typu offense. Czyli ten gryf bije dokładnie bazowy damage razy 10, nie? Czyli od 30 do 60. Tutaj macie ten damage napisany. Co za mapa? To jest moja mapa, wiesz? Wpisz sobie na bank mapa treningowa 1-2 w Google. Ojo, pytanie zasłaniasz. Shit. Zasłania, ty, nie widziałem tego. Teraz będziecie widzieć, nie? O, zobaczcie. Zero ataku mam, nie mam żadnej ofki. Gryf bije dokładnie od 30 do 60, nie? Czyli no bardzo prosto można to policzyć, nie? No widziałem wszystko. No ale poprzednie już nie chce mi się od nowa tworzyć, ale no uwierzcie, że ten Gunner jak tam miał więcej ataku oraz ofkę, no to po prostu więcej damage ten gryf bił, nie? O tam odpowiednią ilość procent, ile miał tego ataku. Zajebista mapa. Wiesz co masz, Jedi? Wpisz sobie w Google na bank mapa treningowa 1-2. To jest mapa mojego autorstwa. Dobra, to jeszcze raz stworzę. Dobra, czekajcie, bo kurde, nie widzieliście tego. Patrzcie, prosty przykład robię teraz. Dobra, mam nadzieję, że tutaj nic zasłaniać nie będzie. Prosty przykład. Tak, jeszcze raz biorę sobie gryfy. Biorę sobie tych gryfów 10 sztuk. Tak, weźmiemy sobie offense na ekspercie. I weźmiemy sobie, załóżmy... No nie, ten atak, nie? Tak, tepujemy się do konserwatoriów. I tak, my w tym momencie, poprzedni damage był od 30 do 60, nie? Pamiętacie? 30-60 bił dokładnie ten gryf, ale wtedy Gunnar nie miał ofensa oraz nie miał punktów ataku w ogóle, nie? A teraz... 7 punktów, 1 punkt ataku to jest 5% więcej damage'a. My tych punktów ataku dodatkowych mamy 7, czyli ile to będzie? 35%, nie? Bez ofensa same te widły powodują, że każda nasza jednostka bije 35% więcej damage'a, plus offense to się równa 65% więcej damage'a, nie? Czyli gryf zamiast od 30 do 60 uderzy, widzicie, nie? Od 49 do 100. Także ten damage mu się dość sporo zwiększył, nie? Także tak właśnie działa, nie? Jeden ataku to jest 5% więcej. Da się wysłać do Nate'a płacąc Pace of Cardem? Chyba się tak, kolego, no. Tak, da się. W opisie masz linka, kolego. Nie minus 2%, tylko minus 2,5%, nie? Jeden ataku przewagi nad obroną przeciwnika to jest 5% więcej zadawanego damage'a. Czyli załóżmy, nie wiem, prosty przykład. Archanioł bije, dwa archanioły biją 100 damage'a. Ale jeśli będziemy mieli 20 punktów więcej ataku, to te dwa archanioły walną 200 damage'a, nie? Także tak by to wyglądało, nie? A jeden obrony więcej to jest redukcja 2,5%. Czyli załóżmy, jeśli robimy breaka i Feniksy wbijają w nas i my mamy załóżmy 12 defensywy,
no to mamy redukcję damage'a o 30%, nie? Do tego dochodzi jeszcze, załóżmy, armor 15%, czyli 45%, i załóżmy jeszcze specka Tazara. No to mamy już redukcję damage'a 55%, nie? Czyli taki Fenix zamiast nam wbić za 200 damage'a, wbije nam za damage'a tam 90 na przykład, nie? No, także tak w skrócie by to wyglądało. Mało łapek, no to panowie, 400 osób, 220 łapek, nie? Komu się streamek podoba, to za pensję byłbym wdzięczny. Lubisz mnie? No raczej. Dobra, kolejne pytanko. Kolejne pytanko od Jakuba. Czy w Mirror Rebus dropy ze wszystkich krypt, pentarzy i topek są takie same? Tak, na Mirror Rebusie jest to mapa lustrzana. Wszystkie dropy z topek, z jakichś banków, krypt, wszystkiego jest dokładnie to samo. Mogę wam pokazać. Jedyne, czym się różni, a to zaraz wam powiem, patrzcie. Tak, RWCD1. No i oczywiście widzimy, nie? Mirror Rebus. Są podziemia, tu jest gracz niebieski, włączam na powierzchnię, jestem ja. No i załóżmy, że tak, wbił jeden gracz w Smoczym Utopie. Jeden gościu wbił w Smoczym Utopie. No i dostał z tej topki, załóżmy, Gladius, sandały, czajnik i czapka Gandalfa. Znaczy, to nie jest czapka Gandalfa, ale wiecie, o co chodzi. Dostał te cztery artefakty. No to jeszcze i ten sam gracz, ale w podziemiach. Czyli tak, ja się teleportuję teraz w tym momencie do podziemi. Czekajcie, wejdę tutaj do portalu, tepnę się pod ziemię. I ten gracz, widzicie, jesteśmy u niebieskiego teraz, wejdziemy dokładnie w tą samą topę, to ten gracz dostanie dokładnie to samo. Dokładnie te same artefakty, nie? Także stopek drobia jest dokładnie ten sam. Z churchyardów, załóżmy ten churchyard, gracz niebieski podjął, dostał z niego wąpierze. No to ten drugi gracz również dostanie ten artefakt od wąpierza, nie? Dropy są dokładnie te same. Hops, gracz czerwony wchodzi również od wąpierza, nie? Jedyna różnica jest taka, jedyną różnicą są bohaterowie w więzieniach. Czyli załóżmy, gracz czerwony, znaczy nie do końca nawet, bo w więzieniach dostaje się bohatera, oboje zawodnicy dostają bohatera z tej samej klasy, o tym samym levelu, nie? Czyli załóżmy, jeśli w tym więzieniu był heretik w 10 levelu, to gracz drugi również będzie mieć heretika, który ma 10 level, nie? Już wam pokazuję. Tylko, że on może mieć trochę inne skille, nie? Patrzcie, dostałem heretik 10 level, tutaj jest również jak najbardziej heretik 10 level, nie? Czyli dokładnie to samo, tylko minus jest taki, że ci bohaterowie mogą się różnić skillsetem, nie? Czyli jeden bohater może mieć logistykę, ziemię i tak naprawdę wszystko, a drugi może być syfem, nie? I to jest jedyne, co niefajne w Mirrorach. Wchodzę na sam szczyt rap gry, jak po schodach ruchomych. Pek przekazuje 3 złote. Witajcie, jestem Piotrek i mam nieoperacyjnego guza. No, dzięki bardzo, dzięki za trójeczkę. Zostało mi kilka miesięcy życia i postanowiłem robić live'y. Zainspirowałeś mnie do streamingu, dlatego pozdrawiam cię. Będę wdzięczny, jak wpadniecie i napiszecie miłe słowo. Mam live'a kanał Pek. Dzięki bardzo, Peksu, dziękuję, naprawdę. Serio czy kurde fake? Bo tak trochę śmierdzi fejkiem i graniem na emocjach, ale nie wiem. Naprawdę masz live'a? Dobrze, teraz zaraz idź do... Krifo, dziękuję za lucika. Dobra, potem obczaję. Jeśli nie wiem, czy to jest prawda. Gdzie popieram tego moga? Wiesz co, Easy One, wpisz sobie wykrzyknik H3, kolego. I wykrzyknik H3, będziesz dokładnie wszystko wiedzieć, jak zainstalować hotę i tak dalej, nie? No, także dokładnie na Mirror Rebusie jest wszystko to samo. Też wielkość hiwki na przykład. Gracz niebieski ma wielkość tej hiwki przy breaku. Jest to hiwka trójeczka. Dostał 8 wyvern, no to gracz w podziemiach również dostaje trójeczkę, 8 wyvern, nie? Jest dokładnie praktycznie wszystko na Mirror Rebusie to samo. Jeden gościu ma dwójkę konse, drugi też ma dwójkę konse, nie? Jeden z puszki dostaje 10k expa, drugi również dostaje 10k expa. Także na Mirror Rebusie praktycznie wszystko jest to samo, co może być, nie? Tak samo również jednostek jest tak samo, na przykład jeden gracz ma 33 enty, wypadną, no to drugi gracz również ma 33 enty, nie? Także tak by to wyglądało, nie? Dobra, kolejne pytanko. Kolejne pytanko jest od kogo? Kolejne pytanko jest od Patryka.
Czy z więzienia można dostać same wojsko bez bohatera? Nie, nie da się. W więzieniu zawsze siedzi jakiś bohater. Ten bohater może, zawsze ma wojsko z więzienia, ale nie da się dostać samego wojska, nie? Wojsko da się dostać z puszek Pandory, ale z więzienia absolutnie zawsze dostaje się bohatera, nie? Kolejne pytanko. Od Jakuba. Lepsza obrona czy atak? To znaczy lepszy bohater ze specką ataku czy obrony, no i analogicznie lepiej 10 ataku czy 10 obrony. Znaczy zależy. Zależy, bo jeśli na przykład chcesz wejść w hajwa albo smoczą utopię, no to lepsza jest defensywa. A jeśli na przykład chcesz podjąć piket na dwóch aniołach, no to lepszy jest atak, nie? Ale z drugiej strony, no zależy od sytuacji. Raczej na jebusie, jeśli miałbym pierwszego dnia dostać, albo dostaję 10 ataku z bomby, albo 10 defa, no to wybrałbym 10 ataku, nie? Ale z drugiej strony setno-levelowy Tazar versus setno-levelowy Crackhack, to wygrywa Tazar w ogóle bez większych strat, nie? Także na jebusa wolałbym dostać z bomby 10 ataku, ale bardzo w długim late game'ie, no to def się sprawdza lepiej, nie? Kolejne pytanko od Patryka. Czy opłaca się iść w zamek? Ile karoluchy zabiera śnieg i ile bagno? W zamek opłaca, znaczy rzadko kiedy się opłaca iść na jebusie, w sensie budować cedele i zamek, ale są takie sytuacje, gdzie się opłaca. Na przykład w bastionie czasami, załóżmy mamy dwa duele elfa, na breaku mamy nagi i załóżmy Ivora z ziemią, nie? No to wtedy opłaca się zbudować castle z tego powodu, żeby mieć bardzo, bardzo dużo elfów, nie? Czasami tam cedele albo castle warto postawić, żeby mieć więcej jednostek. W towerze na przykład, żeby mieć więcej gremlinów, albo nie wiem, tu, żeby mieć więcej magogów. Czasami opłaca się, nie? Jak nie mamy co zbudować, wszystko zbudowaliśmy, mamy dużo golda, to czasami gdzieś tą cytkę warto sobie postawić, żeby zawsze więcej wojska było, nie? Także czasami tak. A ile karuchy zabiera śnieg, a ile bagno? Śnieg zabiera karuchu 50%. Mogę wam pokazać na przykładzie. Jeśli nie chodzimy jednostek z fortecy, to 50%, nie? Czyli tak, czekajcie, ja wam pokażę tutaj szybki przykład. Żeby to fajnie tego zobrazować wam. Tak, wejdę sobie na śnieg. O, może być tutaj ten odcinek. I teraz tak. Zobaczcie to. 200 zrobimy, załóżmy, nie? Patrzcie, ten odcinek, Tainem, jeśli chodzę z Gargulcem, czyli z jednostką z fortecy, ten odcinek pod garnek zajmie mi 200 punktów ruchu, nie? Tutaj nad Goldem wam się pojawi, że ten odcinek bierze 200 punktów ruchu i zostanie mi jeszcze 1500, nie? A jeśli wezmę jednostki nie z Towera, czyli inne, to będzie kara 50%, czyli jeśli dobrze liczę, to 50%, nie? No to jeśli dobrze liczę, to ten odcinek pod garnkiem zajmie mi 300 punktów ruchu, nie? Tak, i tyle wyszło. Zobaczcie, pod goldem mi pokazało. Czyli jeśli ja chcę tutaj pod garnek dolecieć, ale z jednostkami z innego zamku niż z Towera, to mi to zajmie 300 punktów ruchu, czyli 50% jest kary, nie? Każdy odcinek bierze mi więcej o 50 punktów speeda. A nad Stadeli kara wynosi aż 75%, nie? Także nad Stadeli to ta kara jest w ogóle ogromna. Także wchodzenie bagnem po bagnie z jakimikolwiek rusałkami czy czym innym, no to jest w ogóle masakra, nie? Patrz, pokażę wam na szybkości. Tak, ten odcinek, tutaj obok tego, tej palmy, czy co to jest, nie? Z jednostki z Cove'a, czyli jednostki ogólnie z bagna, ten odcinek zajmie mi 200 punktów ruchu, nie? Tutaj obok tej palmy. 200 punktów ruchu zostanie mi 1300, a gdy ja wezmę takie rusałki, to ten odcinek 75% więcej, czyli ile mi to wyjdzie? 200... Ile to wyjdzie? 75%. 350 chyba, nie? Magiwol przekazuje 3 złote. Pytanie do Quenta. Tak, 350, no. Dlaczego twierdzisz, że Galtek jest lepszy niż Fensior? Klas lepsza, ma feą, lepsze tempo według mnie. Pozdrawiam cieplutko, fajny strumyk do modów, odbanujcie mnie na chacie, buźka mrugającym okiem. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, Mati. Dlaczego uważam, że Galtek jest lepszy od Tanta? Po pierwsze, Tant... Po pierwsze, Tan nie dostarcza taką ilość kelków jak Galtran. Galtran dostarcza od 60 do 90 szkieletów, czyli średnio to jest około prawie 80 jednostek, a Tant dostarcza średnio 25 szkieletów
5 zombiaków oraz 3 zjawy, także to jest 30 jednostek. Także mamy do wyboru albo 80 jednostek, albo 30 kilka jednostek, nie? I po prostu no... No więcej jest tych jednostek, czyli więcej szkieletów, a po drugie tank jest bardzo mięciutki, nie? Ma bardzo mało defa, nie ma armorera, nie ma, bardzo mało ataku dostaje, i więc te szkielety są po prostu słabsze, nie? Także zobaczcie, 75%, każda kratka kosztuje mnie 75% więcej, nie? I zobaczcie, jak ja mam z automatu bardzo mało punktów ruchu. Już nie mam ruchu, nie? Także bardzo, właśnie dlatego miasta z karami do ruchu, czyli bagno, śnieg, stronghold, cierpią na tym przez swój teren, nie? Bo na przykład ja zrobię takiego aniołka i z tym aniołkiem muszę kilka kratek przejść z mega dużą karą, nie? Meczek z majstrem, nie? No, także ja dziękuję za donicika bardzo i myślę, że odpowiedziałem w miarę okej. Nie, na pustyni jest również 75%, wiesz? Pustynia oraz bagno to jest 75%, śnieg to jest 50%, a spękana ziemia, czyli ziemia z miasta twierdzy, tam gdzie są behemoty, to 25%, nie? Ile ma się punktów ruchu w sodzie? W sodzie nie wiem, wiesz? W soda nie grałem. Dobra, kolejne pytanko sobie trzeźniemy. Kolejne pytanko od Jakuba. Jak sprawdzasz, jaki bohater ma jaką szansę na otrzymanie konkretnej magii? Nieraz mówisz, że jakiś bohater ma ileś procent na magię ziemi czy ognia. Skąd masz takie informacje, gdzie to sprawdzasz? Ja już tutaj wysyłam linka. Umiejętności... drugorzędne Heroes 3. Ja wam wysyłam linka, gdzie macie wszystko ładnie napisane, ile dany bohater ma szansy na danego skilla, nie? Tutaj macie linkacza, proszę bardzo. Wchodzę na sam szczyt rap gry, jak po schodach ruchomy. A, w tancie? Znaczy w tancie, w tawernie. Chodzi mi o Fanta w karczmie Pontonku, jednak możliwość maxi hiwki w D1 to super rzecz. Dzięki bardzo, Mandy. Aha, w tawernie, no można go na mnie nabrać, nie? Ale wydaje mi się, że tak czy siak Galtran jest lepszy z tego powodu, że no tych on ma armorera, nie? On ma armorera oraz speckę, więc tak naprawdę on w drugim dniu też robi max hiwkę jeszcze z mniejszymi stratami, nie? Także tak, ja wam tutaj wysłałem linka na czacie i zobaczcie, może trochę powiększymy, żebyście wszystko widzieli. I tak, tutaj mamy bohaterów mocy oraz bohaterów magii, nie? Czyli mamy bohatera mocy i załóżmy, wiemy, że Kyre to jest na przykład Ranger, nie? I dlaczego ta Kyre się tak często zleje? Zobaczcie, tu jest łowca, czyli łowca to jest Ranger. I przechodzimy sobie, lecimy, gdzie są propozycje magii. Tu są propozycje magii. I tak, i zobaczcie, Kyre, czyli Ranger, ona ma 3 na wodę, 3 na ziemię oraz 1 na powietrze, nie? Czyli analogicznie to jest 45% na wodę, 45% na ziemię oraz 10% na powietrze, nie? Czyli ona ma dużo na ziemię oraz dużo na wodę. No i minus jest taki, że mi bardzo często dostaje wodę, nie? A ktoś się pyta, dlaczego nie lubisz na przykład mainować Waleski? Waleska to jest Knight, czyli rycerz. Także wchodzimy sobie rycerza, scrollujemy. I patrz, jaki ona ma zestaw magii, nie? Waleska, czyli rycerz. 1 na ogień, 4 na wodę, 2 na ziemię, 3 na powietrze. Czyli analogicznie Waleska, czyli rycerz, najczęściej będzie nam dostawać magię wody, potem nam będzie się spierdzieć, będzie nam pierdziała, czyli dostać magię powietrza, potem nam ewentualnie dostanie magię ziemi i najmniej magię ognia, nie? Czyli zobaczcie, ona najczęściej dostaje wodę oraz powietrze, a dopiero potem ziemię, nie? Dlatego nie lubię jej mainować, ponieważ ma bardzo mało na ziemię, nie? A na przykład super klasą jest nekromanta, czyli klasa magiczna z nekropolii, czyli na przykład Tant, Aislinn, Widomina. Bo zobaczcie, ja sobie tutaj patrzę nekromantę, jadę niżej, jedziemy. I zobaczcie propozycję magii na nekromanty. 2 na ogień, 3 na wodę, 8 na ziemię aż oraz 3 na powietrze, nie? Także jest większa szansa, że nekromanta dostanie propozycję ziemi niż jakiejkolwiek innej magii, bo to jest łącznie 7, a to jest 8 aż, nie? Także nekromanta to praktycznie jest, no, bardzo, bardzo dużo procent ma na ziemię, nie? Także tak by to wyglądało. Ja wam tu jeszcze raz linkacza mogę podać i sobie tam możecie przejrzeć, nie? Jeśli chcecie. Już kończysz powoli. Dwóch dobrych, na przykład dostaniesz Jedi'a albo Lunkę, to w zależności od mapy, wiesz? Jak na przykład na breaku masz czarne smoki, no to wydaje mi się, że lepsze jest Jedi. I też ważne, kto dostanie ziemię, nie? Ale też możesz zrobić tak, że każdego hilka trochę pokorzystać, nie? Na przykład Luna zrobi ci pikecior, dostarczy te cyce, Lunka zrobi 2 pikety, a Jedi dzięki tym cyklopom z piketów zrobi na przykład dużą konsę, nie? Z Maslowem.
Tributu, a ja to widziałem 8 razy, to chyba przeglądałem, wiesz? Dobra, kolejne pytanko. Myślę, że to ostatnie może być na dzisiaj, nie? Pytanko od Patryka. Jakie czary są OP, a jakie są gówniane? Jakie chciałbyś, żeby znikły, a jakie nerf, a jakie żeby dodali? Czarów złych jest bardzo dużo. Już ci pokazuję. Czarów, których jest praktycznie w PvP, które są useless, jest w cholerę. Które tak naprawdę w kampaniach mogą być mega dobre, ale są słabe po prostu. Tak, przejdźmy na początku od czarów magii powietrza bitewnych. Czyli tak, heścik jest akurat ok spellem, ale to nie jest jakiś must have, nie? Jest to po prostu ok spell, który jest gdzieś tam w magii powietrza. A Roka jest spellem bardzo dobrym. Distributing Ray jest spellem średnim, którego czasami się używa, czasami jest przydatny, ale rzadko kiedy. Fortuna jest w ogóle useless, do wywalenia. Lightning Bolt jest ok, precyzja jest średnia. Protection from Air jest słabe. Air Shield jest też taki słaby. Destroy Undead jest praktycznie useless. Hipnoza jest useless. Chainlantic jest w miarę ok. Counter Strike jest też useless. Żywiołaki, wiadomo jak żywiołaki, zawsze spoko. Magic Mirror jest useless, nie? Z czarów kontrolnych z magii powietrza mamy View Air, które jest super. Ukrycie, które jest średnie. Wizja, która jest słaba. I Dimension, który jest zajebisty. I Fly, który jest dobry. Dalej, z magii ziemi. I tu najciekawsze jest to, że tu praktycznie większość speli jest zajebista, nie? Aroka jest bardzo fajna, Shield jest zajebisty, Slow jest. Massacration, to jest przezajebisty spell. Stoneskin jest zajebisty, Death Ripple jest ok, Quicksand jest useless. Animate Dead na Necropolii must have, Antymagia jest zajebista, Earthquake jest słaby, Force Field jest średni, Protection from Earth jest zajebiste, Meteor Shower jest zajebisty, Resurrect jest przezajebisty, Sorrow jest useless, to jest przezajebiste, z czarów kontrolnych View Earth jest zajebisty, Tom Portal jest w ogóle OP, Widzę jest useless. Z magii ognia. Bloodlust jest useless, Cure jest useless, Aroka jest spoko, Protection from Fire jest useless, Blind jest zajebisty, Firewall jest słaby, jedynie dobre jest na Lunie. Fireball jest useless, to jest useless, to jest zajebiste. Żywiołaki spoko i to jest useless. Z magii kontrolnych mamy tylko wizję, która jest useless, nie? Także ogień słabiutko, no i woda też. Blaze jest ok, Cure jest średni, to jest średnie, to jest ok. To jest chyba w ogóle najgorszy spell możliwy w grze, Protection from Water. To jest średnie, to jest słabe, to jest średnie, to jest dobre, to jest średnie, a to jest ok. Tu mamy Summon Bot i mamy te łódki, wchodzenie po wodzie, a tak naprawdę te trzy spele na jebusie w ogóle nie mamy ich jak użyć, są niemożliwe do użycia, nie? Cześć, to tylko ja, siemanko. Cures useless, tak. Wydaje mi się, że jest dość useless Cures. Remove obstacle słabe. Cześć, Szaja, siemanko, witaj. Witaj. Dobra, także czekajcie, jeszcze ostatnie pytanko i będziemy kończyć, nie? Od Jakuba. Ostatnie pytanko od Jakuba. Czy Archery to istotna specka? Jeżeli tak, to w jakim przypadku? Archery jest specką spoko. Zawsze mieć lepszą speckę Archery niż kurde jakąś speckę w... nie wiem. Często na maina się bierze na przykład Shaktiego, nie? To zawsze specka w Archery jest lepsza niż jakaś specka w ogórkach, czy jakaś specka w... nie wiem, w golemach, czy specka w goldzie. Specka jest okej. Minus jest taki, że tą speckę ma tylko i wyłącznie Orin z zamku, który po pierwsze jest knightem, czyli mega słabą klasą, a po drugie, no, ma bardzo dużą konkurencję z Waleską, która jest zajebista, nie? Co Waleska jest super, a no Orina się nie bierze. Ale jeśli na przykład mamy takiego Orina, załóżmy w tawernie, dostanie on na drugim magię ziemi, na breaku mamy jakieś nagi, a mamy samych kuszników, no to specka Farcher jest bardzo fajna, nie? Jest przyjemna. Także ona jest taka w miarę okej. Okay. Pytanka, chyba tak, naderwany, no, na jedno odpowiedziałem. Dobra, to dawajcie jeszcze jedno. Od Kuby pytanko. Kto wymyślił pseudonimy typu Konsa, Godlewska i tak dalej? Wiesz co, Konsa, nie wiem kto wymyślił szczerze. No jest to po prostu skrót od konserwatoria, czyli Konsa. Wiem, że Godlewskie wymyślił chyba Ino Magic. Jakoś tam kiedyś zobaczył, że w tawernie ma tego, Lacusia czy tam kogoś i mówi, kurde, Godlewska, nie? Także to chyba wymyślił Ino Magic. Kibel wymyślił również Ino Magic. No, zawsze jak jest taka słaba mapa albo niefajna sytuacja, no to ale Kibel, nie? Albo coś w tym stylu. Jakie są jeszcze takie skróty? Wiem, że tego, chyba Gluhammer wymyślił gadanie na impy dupki.
Co, jakie są jeszcze takie skróty? Spokojnie, sprawdzę Konano. Jakie są jeszcze takie skróty? Sracz? Sracz to chyba też wymyślił InnoMagic. Kebaba to nie wiem kto wymyślił. Hiwka, hiwka to jest, to nie jest skrót, wiesz, to jest, bo po angielsku hiwka to jest Dragonfly Hive. Hive, nie, czyli od hiwki. A, albo Sracz, albo InnoMagic, albo Kubix wymyślił, nie? Chainy, chainy to jest, chain to jest po angielsku łańcuch, wiesz? Chain, tak jak masz chain lightning na przykład, czyli łańcuch piorunów, nie? Czyli to jest po prostu łańcuch, nie? Można powiedzieć chainowanie, łańcuchowanie, tak w wolnym tłumaczeniu, nie? Także to jest po prostu angielskiego. Kochaniutkie, kochaniutkie wiem, że bardzo często Tyranuxus używa, na szkielety mówi kochaniutkie, ale to nie wiem. Szczura też nie wiem kto wymyślił szczerze, w sensie oni bardzo dawno, to są stare bardzo przed tego, te wszystkie te. Czołgi? Czołgi to nie, ktoś chyba z czatu u mnie, ale nie jestem pewny. Pepegas wymyślił chyba też glu. Łącze piorunów, no to od tego, od Lecha. Cześć Ekotlecik, siemanko. Jebaszyć to jest od Dawidu. Dawidu zawsze mówi, jebaszyć trzeba. Bez kontry przeciwnika, każda jednostka ma jeden kontratak. Jeśli, czekaj, pokażę ci. Załóżmy, zrobię walkę, ulepszę dupki specjalnie. Patrz, pokażę ci taką walkę. Jakaś wolna jednostka by się przydała. O, taki gnol na przykład. A zobacz, jeśli każda, co nowa tura, każda jednostka ma pełną pulę kontrataków, nie? Czyli jeśli ja na przykład tym dupkiem zaatakuję, że no nie odda mi, bo go zabiję, nie? Ale załóżmy, czekaj, jedynką zaatakuję. O, załóżmy, zaatakuję tego gnola, no to on mi odda, nie? Ale on mi oddał i on już kontrataku nie ma, czyli mogę wjechać na spokojnie i go dobić, nie? Każda jednostka ma jeden kontratak. Wyjątkiem jest gryf, ponieważ zwykły gryf ma dwa kontrataki, a ulepszony kontratakuje zawsze. Także to są jednostki, które są inne trochę. O topce, tak, o topce mówiłem, no, z tego co kojarzę. Ej, Mordo też wymyślił. InnoMagic bardzo dużo wymyśla, wiesz? A jo, jeszcze Fangarn, no, jeszcze Fangarn. Ogórek? Kurczę, tak szczerze to nawet nie wiem, kto to wymyślił, bo to jak już wchodziłem w hotę, no to już te nazwy były po prostu, nie? Także tyle. Dobra, to co, będziemy kończyć na dzisiaj. Będziemy na dzisiaj kończyć. Ja wam powiem, kurczę, że nie wiedziałem, że zmęczony jestem trochę, nie? Jak normalnie jest dużo streamek. Tak, teraz jest 3 godziny, a jestem padnięty, bo kurczę, ciągle nawijam od 3 godzin, nie? Na miliczka, nie, będę kończyć, wiesz? Będę się zbierać, zobacz jaki ja już mam głos. A ja, to Kona z Kicaja, no, te czołgi wymyślili. Czemu Ponton? To chyba zdrajca metalu pierwszy raz na mnie powiedział Ponton. Finał turnieju streamerów? Tak, na kanale Nvidia czy GeForce.pl, wiesz? Mogę ci nawet kolego podać linkacza. Także to by było tyle dzisiaj. Może kiedyś Q&A dokończymy, nie wiem jeszcze, zobaczymy jak wyjdzie. Ja wam tutaj podaję link do tego, do Nvidia. Tutaj jest finał turnieju streamerów Shopa versus Amilo, nie? Także bardzo serdecznie zapraszam, możecie wbić. Komentuję InnoMagic i jeszcze jacyś tam goście. Także to by było na tyle i widzimy się kiedy? Jutro. Jeszcze dzisiaj wieczorem wstawię grafik, nie? I tyle. Także co, dziękuję. Możecie na sam koniec jeszcze łapęcy zostawić i ja będę się zbierać, nie? Spoko, będę pamiętać. Także dziękuję za Q&A, trzymajcie się i tyle. Na razie, luba, cześć. Just reaching out. I'm on a last sick, reckless road. Stupid girl, would do what's told. I won't take a break until your heart's mine. Like the way, baby, I want you to stay. I want you to stay. Don't run away.
Must Jedi przekazuje 25 zł. O kurwa, donejcik, ty. Dziękuję pięknie za dziś i proszę o więcej, uśmiechnięta buźka. Dzięki, Must Jedi. Dzięki. A już pod koniec, już mikrofon odsłoniłem. A dzięki, Must Jedi. Wie ktoś? No teraz grają, wiesz? Teraz grają. Tu masz Nikacza, Ted. Dzięki, Must Jedi. Dziękuję, love you.